Dzień dobry, Państwu, Proszę Państwa, proszę ja Was! Eee, o, 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 o. Jeszcze nie widzę tam dokładnie, czy ktoś tam się pojawił, czy nie. Raz pewnie coś tu zacznie się dziać. Klasycznie poczekam, aż szanowna gawieć gdzieś tu się zacznie zjawiać i coś zacznie tu się dziać. Eee, bo nie wiem, czy ktokolwiek mnie widzi, mnie ktokolwiek słyszy, oczywiście trochę się spóźniłem, bo jak zwykle, yy, niestety tutaj technologia mi zawodzi, czyli w sumie dobrze. Po staremu gdzieś kawkę miałem. A moment, tam jeszcze niech sobie o. Cześć, Rafał. Teraz ludzie się zlecą, a już dwie osoby są. Idę po kawkę, bo mam tu z boku. Wytrzymajcie. Godzina 21. a ja piję kawkę. Dobrze jest. Hmm. Yy, dobrze, proszę Państwa. Yy, materiał ten powstał w związku, iż ja wcześniej zrobiłem pewien materiał o yy, nagrywaniu, w sensie nagrywaniu, o, o masteringu, ale yy, ten materiał mi się wziął i się wziął, skasował. I go nie mam. I nie wiem dokładnie, co się stało, że go nie ma. Ja go robiłem na mojej stronie na Facebooku, ale z racji tego, że to YouTube jest taki bardziej szeroki, jeśli chodzi o zasięgi i więcej osób spoza tej mojej facebookowej bańki wzajemnej adoracji może na ten materiał trafić, to robię go tutaj. No i trochę tak może go lepiej zrobię, niż tam go zrobiłem. No i pewnie też jakość YouTube będzie trochę lepsza. No niestety mówię, straciłem jedną z moich kamer. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry straciłem jedną z moich kamer z jakiegoś powodu nie wiem czemu i mam taką tylko internetową maleńką ale to nie będzie materiał o mnie tylko materiał o masteringu dobra jest już parę osób ile osób ogląda 12 dobra przekroczyliśmy ma magiczne 10 więc możemy chyba zaczynać witam państwa serdecznie zrobię rzecz której nie robiłem już całe lata założę czapę tak to jest moja czapa kultowa, ona tu wisi w studiu, nigdy nikt jej nie ogląda na wideo, bo wisi za wami. Więc czymś trzeba się wyróżnić, jeżeli znajdziecie dzisiaj kogoś lepszego niż ja, czyli jakiegoś y, pseudo-kibica, nazi, y, zombi z kosmosu, którzy atakują Ziemię i mówią o masteringu, to dajcie mi linka, bo myślę, że nic lepszego dzisiaj już nie znajdziecie. Także zaczynamy. Mastering, proszę Państwa, no, w każdej jakby dziedzinie yy, muzycznej, jaka by ona nie była, yy, no to mastering jest tym takim finalnym procesem, który no, ma z tego naszego materiału zrobić coś lepszego. Zrobić ma więcej, lepiej, głośniej, jaśniej, ma być ogólnie super, nawet yy, żarty w branży od dawna są znane, gdzie już podczas nagrywania, panie, na masteringu się poprawi. Więc tak trzeba by, zanim zacznę tu klikać i Wam wszystko pokazywać, to należałoby do tego masteringu tak podejść na zasadzie, no dobra, czym ten mastering w zasadzie jest i co on ma nam robić i do czego ma służyć. Więc, tak mówię, ogólna yy, na ten temat opinia jest taka, no że na tym masteringu coś się poprawia, coś jest lepiej, coś jest jakoś tam, no tylko pytanie, co i po co. Generalnie to jest tak, że jak pracujecie nad swoim materiałem, jak miksujecie swój materiał, no to y, skupiacie się na aspektach takich jak nie wiem stopa, werbel, y, nie wiem ride, coś tam, coś tam. Y, szczegóły takie y, w miksie, proporcje tego tych instrumentów, jakieś aspekty związane z takim no stricte artyzmem, nazwijmy to y, tego waszego miksu, jakby z wykonem i tak dalej. Y, mastering jest to taki proces, który już jest jakby po tym wszystkim i o ile y, może być kreatywny. O tyle to już jest taki bardziej proces, bym powiedział, który ma spowodować, że wasze nagranie, to nad czym ciężko pracowaliście miesiącami, latami, nie wiem, ten mastering ma to tak, ten diament już tak finalnie oszlifować i ma doprowadzić ten wasz, to wasze nagranie do takich powiedzmy komercyjnych standardów. Teraz, co mam na myśli mówiąc komercyjne standardy, no, Chodzi głównie o to, no, że świat funkcjonuje wedle jakichś tam prawideł. I my, robiąc nasze rzeczy, no gdzieś tam yy, staramy się ten nasz materiał, no gdzie on będzie potem, nie wiem, czy, czy yy, transmitowany z YouTube'a, czy gdzieś będzie, nie wiem, nawet z jakiegoś CD, z jakiejś składanki puszczany. No nie może być tak, że na przykład, nie wiem, wasza piosenka będzie, nie wiem, dużo, dużo ciszej, aniżeli inna piosenka. Albo dużo, dużo ciemniej, aniżeli... Jakieś tam, powiedzmy, ogólnie przyjęte kanony piękna danej muzyki. Chodzi o to, żeby wasz master doprowadził waszą piosenkę do takiej, powiedzmy, szerszej po prostu, nie wiem, jak to powiedzieć, perspektywy, jeśli chodzi o różne inne kawałki, każdą inną muzykę. I ta obiegowa opinia, która mówi, że mastering wam zrobi lepiej albo coś. Oczywiście pozornie zrobi Wam lepiej, no bo na pewno zrobi Wam głośniej, a ludzkie ucho jest na tyle głupie, że myślisz, że jak jest głośniej, to jest lepiej. Ale to nie do końca jest tak. Więc yy, na dzień dobry obalmy pewien mit. Mastering nie ma Wam zrobić z kiepskiego miksu dobrego miksu. Mastering jest procesem, który jest potrzebny na pewnym etapie pracy nad audio, ale to nie jest yy, rzecz, to nie jest proces, który ma Wam zrobić dobrze, lepiej niż coś tam. I jeżeli macie kiepskie ślady, to miks wam tych kiepskich kladów nie uratuje. Jeżeli macie kiepski mix, to dobry mastering tego kiepskiego miksu też wam nie uratuje. Nie wierzcie w cuda, jeżeli ktoś wam będzie mówił, że gdzieś tam na masteringu, w jakimś magicznym procesie, ktoś tam zapnie jakiś plugin i będzie super. No nie będzie super, gwarantuję wam, że będzie tak samo źle, tylko że będzie głośniej źle. Także tyle. Jeśli chodzi też w drugą stronę, masteringiem można spieprzyć naprawdę świetny miks. Więc. Tutaj ten proces jest, no nie można go tak by, po macoszemu traktować, yy, bo no, jest to jakby taki final touch, jeśli chodzi o wasze dokonania muzyczne, czy jako miksera, czy jako artysty, muzyka, wykonawcy. Jest to bardzo ważny proces. No i teraz yy, chciałbym yy, tak wrócić troszkę do yy, takiego kawałka historii, jak było kiedyś, jak jest teraz. Otóż, kiedyś było tak, że ci wszyscy mistrzowie pracujący w studiach nagraniowych byli bardziej, że tak powiem, podzieleni i bardziej jakby sfokusowani, bardziej, nie wiem, wyszkoleni w konkretnych kierunkach nagrywania. I nagrywało się, na przykład, w jednym studiu z takim i takim realizatorem się nagrywało. Często, jakby tego realizera wspomagał producent, który też był na sesjach i tam razem nad tym materiałem, razem z artystami pracowali. Potem cały ten materiał wędrował do innego studia albo do innej osoby, która była specem od miksu, i ta osoba to wszystko miksowała, gdzieś tam nad tym pracowała, gdzieś tam też ten producent się pojawiał. A potem to wszystko trafiało do trzeciej osoby, do jeszcze innego studia, które było wyspecjalizowane tylko i wyłącznie w masteringu. Ta, to studio i ta osoba nie zajmowała się niczym innym jak tylko i wyłącznie masteringiem. I te, to, że tak się pracowało, jakby ten te, te workflow, które dzieliło te etapy pracy na te właśnie yy, różne miejsca, różnych ludzi, różnych fachowców, i, i jakby to, że tak to wyglądało, powodowało, że Pewne, yy, nie wiem, pewne zachowania, pewne yy, sposoby pracy, ten właśnie cały workflow przebiegał w trochę inny sposób niż ma to miejsce teraz. I ja później na etapie pokazywania Wam różnych rzeczy jakby wytłumaczę, co mam na myśli, mówiąc, że teraz troszkę inaczej się to robi. A jak się to robi dzisiaj? Dzisiaj te granice się trochę zatarły. I to jest tak, że yy, ta instytucja Pana nagrywającego, Pana miksera, to w zasadzie dzisiaj już od dawna, to, to dzisiaj to już jest właściwie, to jest jedna i ta sama osoba najczęściej, yy, gdzie, znaczy oczywiście mówimy o takich yy, przyziemnych studiach, nie mówię o jakichś tam wielkich gwiazdach z pierwszych stron gazet, gdzie słyszeliśmy, że Billie Eilish nagrywała swoją yy, płytę gdzieś tam w sypialni ze swoim bratem, a, a potem to miksował jeden pan, masterował jeszcze inny. Nie mówimy o takich gwiazdach, które gdzieś tam są yy, na, na, na powiedzmy na, na szczycie tej całej naszej drabinki tutaj. Mówimy o takim normalnym, naszym tutaj polskim grajdołku, gdzie no budżety są jakie są, terminy są jakie są, no i musimy sobie radzić z tym, co mamy. Więc u nas wygląda to w ten sposób, że najczęściej nagrywane i miksowane są albumy w tym samym miejscu. Niekoniecznie przez tych samych ludzi, ale raczej w tym samym miejscu. Druga rzecz, bardzo często też te same osoby masterują ten materiał, które nagrywały, które miksowały i... Tutaj to, co mówiłem wcześniej o tym workflow. Nie ma tego podzielenia na różne osoby i to już jest kwestia y, jakiejś, myślę, bardziej, y, bardziej filozoficzna, czy tak jest lepiej, czy tak jest lepiej. Wydaje mi się, że gdyby ludzi było stać na usługi fachowców y, w, w, wyszkolonych w swoich konkretnie branżach, to myślę, żeby na takie coś mogli pójść. Wszystko rozbija się oczywiście o czas i pieniądze i o ile mówię, ta instytucja podzielenia pana nagrywającego i pana miksującego się zatarła już dawno, o tyle już dzisiaj też zatarła się ta instytucja pana od masteringu. I oczywiście zostało na świecie tak naprawdę kilku takich panów jeżyn ze Szczecina, którzy jeszcze takie rzeczy robią, ale powiem szczerze, no nie wiem, was się zapytam, bo też jest tutaj masa młodych ludzi. Czy pamiętacie nazwisko Piwkowski? To Był taki pan, który y, mówię w czasie przeszłym, może nadal jeszcze funkcjonuje, tego nie wiem, ale nie słyszałem wśród moich klientów, y, żeby ktokolwiek wspominał pana Piwkowskiego. Pan Piwkowski robił masteringi w Warszawie, był jednym z takim, y, najbardziej znanym, y, jednym z najbardziej znanych w Polsce y, inżynierów masteringu. I ilu z was o panu Piwkowskim słyszało, na przykład, tak? Dzisiaj, nie mówię tam lata temu, tylko dzisiaj. Chodzi o to, że takie persony, no gdzieś tam, no mówię, ja bardzo panu Piwkowskiemu życzę jak najlepiej. Nie mam pojęcia, co teraz robi, czym się zajmuje. Być może nadal świetnie sobie radzi w swojej branży, aczkolwiek statystycznie moi klienci w ogóle o tym nie mówią. I mastering y, niejako jest wpisany w element miksu w tym momencie. I mówię, tu się zmieniło to workflow i y, to jest tak. No, Marek, chyba nie. Y, <laughs> I teraz jest tak. Y, z racji tego, że ten workflow się zmienił, że to wszystko jest już bardziej, yy, takie mówię, szybsze i, i na miejscu, no to my, mikserzy, no, w trochę w inny sposób pracujemy. Tak, i jak ja nagrywam, na przykład, swoje rzeczy, w sensie swoje rzeczy, ja nagrywam zespół i wiem, że ja to będę miksował, to nagrywam to z pewnym swoim jakimś tam już yy, pomysłem, yy, w pewnym momencie już jakby to jest nagrywane stratnie, czyli z jakąś już narzuconą kompresją, jakimiś elementami, które ja są dla mnie indywidualne, które ja lubię, które gdzieś tam sobie sam przez jakiś tam czas mojej pracy dopracowywałem i to już jest ewidentnie pode mnie. Gdy robię to na zewnątrz, robię to bardziej defaultowo, mniej destruktywnie po to, aby potencjalnej. Osobie, która ma to po mnie miksować, no nie wiązać rąk. To samo dzieje się z miksem. Gdy miksuję i wiem, że ja będę masterował, wiem, że mastering będzie elementem niejako mojego miksu, traktuję to trochę komplementarnie. I to jest tak, że na pewnym etapie miksu, już na szynę główną mojego miksu, wjeżdża mi kompresor sumy, który już zaczyna mi kleić moje ślady. Pamiętam miliard historii pod tytułem jeszcze, mówię, z lat X temu, gdzie coś się dawało panu do masteringu, oczywiście ze zdjętymi na sumie wszystkimi rzeczami, i zawsze była zwrotka: Poproszę o to samo zgranie, ale werbel głośniej. Chodziło o to, że y, miksując y, po swojemu, tak jak my to słyszymy tutaj, nie zapinając na sumie żadnych efektów. No, troszkę żeśmy sami siebie robili w balona, no bo nie wiedzieliśmy, nie słyszeliśmy tego, co się wydarzy z naszym dźwiękiem, gdy suma naszego miksu zostanie poddana właśnie tym procesom dynamicznym. A z reguły, no, kompresory mają to do siebie, że transient zjadają. Więc pierwsze co, nawet yy, studia masteringowe, nawet niektóre do dzisiaj gdzieś tam yy, mają na swoich stronach, że prosimy o stemy albo, albo pliki do masteringu o takich takich parametrach. Z, z, jakby Jest adnotacja o tym, żeby właśnie transientowe wszystkie elementy były nieco bardziej wyeksponowane, bo te wszystkie procesory dynamiczne niestety to wszystko zjedzą. Więc i kiedyś trochę było tak, to takie było wręcz ym, uznawane za takie trochę, ym, bym powiedział, amatorkę, jak ktoś miksował z jakimiś tam y, pluginami na sumie. I tak wszyscy inni na tak patrzyli, tak trochę, A, amator, tak się nie robi. Dzisiaj tak się już nie robi. Dzisiaj jakby y, nikt się nie kryje z tym, że miksuję z zapiętymi y, na sumie y, pluginami, jakimiś procesorami. Nawet najwięksi mikserzy świata wręcz w otwarty sposób mówią: "Nie ja siądę do miksu, nim w ogóle spojrzę na ślady, to już na sumie mam zapięty mój ulubiony kompresor sumy, i on już mi tam kompresuje od samego początku pracy z dźwiękiem. Która z tych metod jest y, lepsza, która jest gorsza? No, nie wiem, nie mi oceniać. Ja już jestem z tej generacji ludzi, którzy no, miksują y, wszystko w komputerze, y, którzy raczej ja no, może ze dwa albo trzy razy w życiu w ogóle mi się zdarzyło, że ja moje nagrania dałem komuś dalej do masteringu. Siłą rzeczy, y, no, już mam ja taki workflow, że y, używam pluginów na sumie miksu już podczas miksowania i niejako mówię, stają się one elementem. Mojego miksu już od jakiegoś tam etapu tego miksu Nie od samego początku akurat Ale już od pewnego etapu I teraz yy, O, witam wszystkich Ale tam się zrobiło wesoło Zawsze jakieś plusy yy, yy. Tak, tutaj dobrze Artur pisze, że yy, Fajnie jak yy, Czasami jak się da komuś, kto jest świeży Kto nie jest zmęczony miksem Jak się da materiał i, i, I może obiektywnie stwierdzić, y, co się dzieje, co nie. Ja też miałem to niewiele razy sytuację na przykład, y, może nie tyle masterową, ale z miksem na przykład, że coś robiłem, robiłem to bardzo długo i wchodził jakiś tam jeden z moich kolegów, muzyków. akurat tak się składa, że ja mam takie bardzo tutaj drzwi obrotowe w studiu, i tu często muzycy do mnie moi zaprzyjaźnieni przychodzą w trakcie pracy, przybić grabę, nie wiem, wypić kawkę. W każdym razie wchodzi taki muzyk i już od drzwi krzyczy werbel ciszej, i jest takie zastanowienie. Chłop ma rację, nie? A ja siedziałem nad tym, nie wiem, 4 godziny i już tak mi się ucho przyzwyczaiło, że tego nie słyszałem. Więc to jest bardzo dobre, co powiedział Artur, że właśnie fajnie czasami jak taka osoba z boku przyjdzie i obiektywnie oceni jakąś pracę, bo być może zwróci uwagę na rzeczy, na które my już nie zwracamy uwagi, bo już to jest u nas zbyt osłuchane i zbyt jakby już przeprocesowane w głowie, nazwijmy to. To jest tyle jeśli chodzi o taki mastering sensu stricte artystyczny, czyli pracę z audio. Ale do tego wszystkiego jeszcze jest taka, jakby ja to nazywam, taka praca yy, z takim no, technicznym aspektem naszego audio, bo teraz to, o czym opowiedziałem, no to jakby jest bardziej kwestia. Takiej pracy no, z różnymi efektami, czy, czy dynamicznymi, czy jakąś tam saturacją, czy, czy jakąś, nie wiem, y, ekwalizacją. I jakby to się tyczy tylko i wyłącznie tej sfery artystycznej, czyli niejako jest to jakiś tam kolejny etap jeszcze, powiedzmy, y, jakiejś tam kreacji i brzmienia, i, i tych wszystkich rzeczy, które tam się w tym audio dzieją. Ale oprócz tego y, w masteringu no, już y, dochodzą pewne elementy takie, powiedziałbym, no, ściśle teoretyczne, związane z tym, że no, to nasze audio no, to nie poleci w próżnię, tylko będzie no, gdzieś tam publikowane yy, w mediach, które gdzieś yy, no, mają jakieś swoje ograniczenia i techniczne, i mają swoje wymagania pewne, i trzeba mieć jakąś tam wiedzę, yy, przynajmniej taką podstawową, na temat tego, no, w jakim medium, nie wiem czy to będzie na winylu grało na przykład to, co robimy, czy to będzie CD, czy to będzie yy, właśnie na YouTubie, czy innym yy, Spotify'u, więc. Tutaj już mamy pewne ograniczenia i, i pewne narzucone yy, no, powiedzmy, reguły, których no, trochę musimy się trzymać. Oczywiście każdy zakrzyknie, że jedna reguła to nie ma reguł, tak. Teraz taka w ogóle moda jest i w miksowaniu i w ogóle w podejściu do, do różnych takich yy, spraw, że im, im jest coś bardziej oryginalnego, tym lepiej. Tylko że powiem szczerze, że coraz częściej zauważam, yy, że ludzie to jako ludzie lubią tą granicę trochę przekroczyć i już niektóre rzeczy już robią się kuriozalne. Jakieś akcje pod tytułem mamy świetny miks, to teraz go całego przesterujemy na koniec, żeby był oryginalny. To nie będzie oryginalny miks, to będzie po prostu przesterowany miks. Więc yy, to jest kwestia oczywiście dyskusyjna, bo no, każdy ma swój się tam gusta na, na ten temat. Aczkolwiek mówię, w takiej normalnej, yy, powiedzmy bez udziwnień pracy, na pewnym etapie, gdy już mówię, pracujemy nad tym dźwiękiem w sposób kreatywny i już zaczyna się ten element techniczny, istotnym jest, aby wiedzieć, no na jakie docelowe formaty my to wszystko robimy, gdzie to będzie dystrybuowane, czy to będzie do radia, czy to będzie na jakieś serwisy streamingowe i tak dalej, tak To, o czym mówiłem wcześniej. No i teraz tak. Co mam na myśli, mówiąc o tych stricte technicznych yy, tematach, jeśli chodzi o mastering. Na razie zostawiam y, akcje y, czysto y, te ar artystyczne. Po pierwsze, ja przynajmniej, bo to też jest pewnie kwestia indywidualna, nauczony jestem monofonizować dół, na przykład. Czyli jak mamy całe nasze nagranie, no to wiadomo, w, na górze w paśmie mamy jakieś tam, nie hajchety, blachy, jakieś cykające rzeczy, takie bardzo wysokie, nie wiem, sybilanty z wokalu i tak dalej, i tak dalej. Im niżej, tym, nie wiem, pojawiają się jakieś, powiedzmy, klawisze, jakieś, nie wiem, gitary, kliny, idziemy w dół, zaczyna się gdzieś tam werbel, jakieś tomy, idziemy w dół, znowu jakieś, nie wiem, klawiszowe, pianina, rzeczy niżej grające, idziemy w dół, jest bas, no i stopa i tak dalej, tak dalej. Także mówię, takie schodki. I nasz miks jest taki, powiem, powiedziałbym, trójkącik. Na samej górze jest najszerzej, i po malutku to nasza stereofonia sobie gdzieś tam zjeżdża, aż dochodzimy do basu i stopy, która w moim przypadku jest monofonizowana. Chodzi, to, to jest też jeszcze jakby taki nawyk ze starych czasów, trochę tak naprawdę, gdzie jeszcze właśnie y, głównie winyl był bardzo na to podatny, na to monofonizowanie niektórych częstotliwości, bo igła, która gdzieś tam sobie leciała po tej płycie, przy większej amplitudzie tego dołu po prostu wyskakiwała. Zrowków, no i, i źle zrobiony mastering właśnie na płytę winylową powodował, że no niepoprawnie to wszystko działało i, i trzeba było to po prostu poprawiać. To było źle, no bo płyta ig igła na płycie po prostu wyskakiwała zrowków pod wpływem rezonansu, który był za duży po prostu, za bardzo się to za dużego basu po prostu było tam na dole. I teraz yy... To jest jedna rzecz, monofonizowanie. Druga rzecz, częstym, częstą praktyką jest rozszerzanie bazy stereo na sumie waszego miksu. No tutaj też y, jest, różne są szkoły, jedni wręcz nie, to my zrobimy w miksie i tylko i wyłącznie w miksie można to zrobić, a na masteringu już nie poszerzać sztucznie, bo to jest nienaturalny proces, to jest oszukiwanie, to są, y, to jest ściema, to tak nie działa. Powiem szczerze, oczywiście tak, aczkolwiek ja akurat y, trochę rozszerzam sobie bazę stereo, bo czemu nie? Jeżeli jest jakiś proces, który ma mi pomóc, to, y, to, to y, z tego korzystam, aczkolwiek mówię, bez przesady. I teraz raz Wam włączę kawałek y, miksu, na którym aktualnie, na którym aktualnie pracuję. Znaczy, właściwie miks już mam chyba zrobiony, mam nadzieję, bo już nawet z zespołem się spotkaliśmy i, i żeśmy sobie szczegóły do, dopracowywali, dokręcali. Jest to kapela death metalowa, jest to zespół Wicked, nad którym pracowałem ostatnio. Myślę, że będzie bardzo fajny album. Zaraz niech mi się ten logic tutaj mi piękny włączy. Włączy się nie włączy? Moment. O, mam. Ja teraz włączę Wicked. I teraz mm, jakie są po kolei moje ruchy związane z... Yy, takim masteringiem. Ja od razu mówię: ja nie mam żadnych hardwareowych yy, rzeczy, wręcz przeciwnie, wszystko co miałem w ostatnim czasie hardwareowego sprzedałem. Nie mam nic. fakt Faktem nie miałem tego dużo, ale wszystko w cholerę sprzedałem. Jestem pragmatykiem, doszedłem do wniosku, że yy, i tak robię większość rzeczy in the box, i no, już to mówię, to jest temat na kolejny, jakby w ogóle materiał o tym, co jest lepsze in the box, czy, czy, czy zewnętrzny sprzęt. Jedna i druga sytuacja ma swoje plusy i minusy. Mówię, ja w tym momencie miksuję wszystko in the box i masteruję też in the box. I jest mi z tym bardzo dobrze. Osoby, dla których to robię, też są zadowolone raczej z mojej pracy, nikt nie narzeka, więc nie widzę tutaj jakby przeszkód, żeby tak nie robić. I teraz tak. Ja Wam teraz pokażę, jak znajdę. Znajdę? Czekajcie. Czekajcie, bo nie mam kamery jednej i tu mi się wzięło wszystko. że mnie nie będzie, będziecie mieli ekran widoczny, no i już. Przepnę wam cyk. O, macie teraz tutaj mój ekran mojego programu Logic i to jest tutaj o. W jednej sesji mam piosenki i to jest jedna z tych piosenek, tu wybrałem taki fragment. Yy, nad którym będę tutaj Wam pokazywał te wszystkie moje rzeczy, co ja tu zrobiłem i dlaczego to zrobiłem. I teraz yy, ja mam taką zasadę, bo jak Wam tutaj pokażę raz, tutaj, o, tu po lewej stronie, możecie zobaczyć: yy, to są już moje pluginy, które są na razie zbypassowane. Ich jest dość sporo, i możecie sobie pomyśleć: jejku, ale aż tyle pluginów. Na przykład, ja się ciągle odwołuję do mojego serdecznego kolegi Arkadiusza Malty Malczewskiego. U niego tu na masterze jest jakiś jeden, góra, dwa pluginy, i to jest wszystko, co on ma na, na, na sumie swojego miksu. Taki ma facet workflow. Mówię, jest chińskim mistrzem, który robi minimalne ruchy ręką i wszystko mu się zgadza. No, ja tak jeszcze nie potrafię. Ja jeszcze muszę sobie poprawić to różnymi innymi procesami, ale mówię, to jest też kwestia workflow, i też wiem, że sporo osób w ten sposób pracuje, i mówię, to też są dwie szkoły, nie ma jednej takiej zasadnej, że tak powiem, metody na to, jak to zrobić. Chodzi o to, żeby to po prostu działało, no i jeżeli działa, to znaczy, że jest ok. I teraz niektóre procesy omówię bardziej i bardziej rozlegle, niektóre opowiem o nich krócej i mniej. Yy, a teraz może pytania. O właśnie, jeśli na piekawki, jak macie jakieś pytania, to, to pytajcie, bo zaraz tu się w te pluginy gramole i, i będę ten. Bartek. Aha. Yy, klakier madafakier. Klakier madafakier. Czy korzystam z Saturata? Nie, nie sprzedałem, nie mam Saturajta. Miałem yy, Saturate, ale yy, sprzedałem go, nie dlatego, że to było złe urządzenie, to było bardzo fajne urządzenie, ale sprzedałem go dlatego, że ja obecnie w studio już wam mówię, na raz mam. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 projektów w tym momencie się dzieją. To nie jest tak, że ja nagrywam teraz 11 płyt, no to bym nie dał rady, ale tutaj co mam, już wam mówię, tu mam mix do zrobienia. Tutaj mamy mastering do zrobienia, tutaj jest edycja, tutaj jest yy, eksport mixu mastering, tutaj jest kolejny mix, yy, tutaj jest yy, ślady na sesję koncertową, tutaj jest mastering, stem mastering, tu jest kolejny mastering i tutaj są, a tutaj ja to tu mam weekend, to właśnie nad którym teraz pracuję, więc yy, używanie yy, outboardu dla mnie Wiąże się no, z y, przepuszczaniem wszystkiego online. Ja też miałem kempera, też go sprzedałem. A mówię, wiąże się to wszystko z tym, że ja nie mogę sobie pozwolić na to, że ja będę miał zablokowane w jakiś sposób czy kresownicę, czy, czy, czy jakieś moje urządzenia, bo. Robię tak dużo różnych rzeczy, że zwyczajnie w świecie nie byłbym w stanie ani wrócić z ustawieniami, bo tych poprawek jest na masa. Ja coś robię, to co chwila wraca, jest trzeba coś poprawić, ja to znowu odsyłam i tak w kółko to się wskomieli. Nie jestem w stanie na sprzęcie analogowym w ten sposób pracować. Być może gdybym pracował na dużo większych budżetach, gdzie nie wiem, mam z góry ustalone, że przez te nie wiem, dwa miesiące nikt nie dotyka stołu, tak jak było kiedyś. To być może outboard by byłby u mnie zasadny. W tym momencie, w mojej ocenie, outboardu używa się w momencie wprowadzania sygnałów i chodzi o to, żeby one już były określone w momencie, kiedy je wprowadzamy do komputera. Ale jeżeli już tam są w tym komputerze, to już jest in the box. Ewentualnie jakieś takie rzeczy naprawdę, nie wiem, bardzo prestiżowe no niech, niech już się masterują na jakimś sprzęcie analogowym za milion dolarów, ale w takich przypadkach z reguły, jeżeli ja, mówię, miałem takich może ze trzy motywy, że rzeczywiście no, było on, on, i trzeba było gdzieś tam to dalej wysłać, to po prostu wysyłam to do studia masteringowego, sam tego nie robię. Tylko, że mówię, to jest kwestia kontekstu, kwestia tego, jaką muzykę Nagrywamy. No bo ja nie nagrywam jazzu, ja nie nagrywam muzyki, która wymaga jakiegoś takiego analogowego poliszu, że nie wiem, jacyś tam audiofile będą potem w domach siedzieć i będą się yy, do tego, yy, nie wiem, tam yy, sami wiecie, co robić yy, i będą słuchać każdego niuansu, że tam im się jakaś lampa nasyciła w ich super sprzęcie. Ja nagrywam i miksuję metal, który raczej jest, yy, no nie jest jakoś ekstremalnie wymagający, jeśli chodzi o jakieś takie audiofilskie tematy, więc. Nie uważam, że jest mi to do czegokolwiek potrzebne. Mówię. To jest z mojego punktu widzenia. Być może, gdybym miał na koncie luźny milion dolarów, to może bym sobie pokopował tego wszystkiego i teraz bym mówił inaczej. Ale no, nie było mi dane i mówię, jak jest teraz po prostu u mnie. Czytam dalej. Eee... Nie. Jest szansa na Beatrix w tym roku. Beatrix. Eee... Wiesz nie wiem, muszę się z Haldorem o tym yy, z tym porozumieć, bo tak się porobiło, że co próbujemy się zebrać do kupy i to zrobić, to okazuje się, że jest kolejna fala, kolejne lockdowny, a to ja mam jakąś kwarantannę, a to Haldor ma kwarantannę, a to no jakieś takie się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Ja teraz siedziałem dwa tygodnie w domu, nie wychodziłem, bo mojego syna w przedszkolu wykryli covid. No syn nie był chory, nikt u nas nie był chory, no ale sanepid kazał siedzieć w domu. No i Siłą rzeczy nie będę ryzykował, nie będę nikogo zapraszał No bo zwyczajnie w świecie nie chcę nikogo narażać tak? Więc no, mamy dziwne czasy bardzo I taka sytuacja jak y, Dirty Audio Trix, no, jest dość y, kłopotliwa, no bo angażuje pewne środki A myśmy się już na tym raz sparzyli Więc no, nie chcielibyśmy drugi raz, dwa razy na tym samym po prostu się sparzyć Na pewno chcielibyśmy do tego wrócić, ale w jakiej formie i kiedy jeszcze tego nie wiemy Póki co zarówno ja, jak i ja, jak i, i, i Haldor Robimy takie kursy indywidualne, nawet chyba w tym miesiącu do, do mnie ktoś przyjeżdża, nie pamiętam. Średnio raz y, albo dwa razy w miesiącu mam gościa, tutaj siedzimy sobie cały dzień indywidualnie u mnie w studiu i na podstawie miksów, które są przywiezione albo na podstawie moich miksów, pracujemy nad dźwiękiem i, i uczymy się różnych rzeczy. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na taki kurs indywidualny, to czy u Haldora, czy u mnie piszcie na maila Dirty Audiotrix i, i myślę, że, że tam coś możemy sobie pogadać, spróbować się umawiać. Więc. To tyle jeśli chodzi o Dirty Audio Tricks. Co my tam dalej mamy? Monofonizujesz bas w miksie na ścieżkach z dołem, czy jakoś separujesz pasma podczas masteringu? Zaraz to pokażę, Wojtku, zaraz będziesz wszystko widział. Wrzucamy jedyneczkę, taką uniwersalną radę dałbyś sobie, która będzie robić pierwszy Jaką uniwersalną radę dałbyś osobie, która będzie robić pierwszy mastering? A no, to jest dobre pytanie. E, nie wiem Powiem szczerze, że, że nie wiem To jest e, takie bardzo no, Ogólne pytanie Generalnie mówię, mastering jest takim procesem, który e, Wydaje mi się mogło Jest taki prosty, bo tam się już Niby niewiele dzieje, trudno jest cokolwiek zepsuć No bo już mamy zgranie W batongu stereofonicznym Aczkolwiek no, to jest trochę tak, że tutaj najwięcej można popsuć No, wbrew pozorom Ja mam taką metodę małych kroczków Tak na to mówię I właśnie to, co mówiłem wcześniej, że ja mam tutaj sporo pluginów ale tak naprawdę to nie jest tak, że żadne, żaden z tych pluginów nie jest przegięty. Ja niczym nie przeginam. To są delikatne procesy. I ja też wcześniej o tym mówiłem. Ja jestem yy, takim trochę, może no, nie, nie tyle wrogiem, co yy, nie, nie, nie lubię takich kombajnów, typu masz yy, człowiecze jakiegoś, nie wiem, Ozona, co jest na pewno świetnym programem, jako Ozona nie używam, ale jest combine, który ma tam jakieś inteligentne algorytmy. To jest tak pięknie opisane. Sztuczna inteligencja, takie bardzo modne ostatnio jakieś uczenie maszynowe. Te wszystkie frazesy są takie, bardzo teraz ładnie się sprzedają i właściwie teraz wszystko. Ja mam pralkę, która jest ma sztuczną inteligencję, telefon ma sztuczną inteligencję, plugin masteringowy, sztuczne jakieś tam ma swoje to się wszystko pięknie nazywa. Pytanie, co za tym wszystkim stoi, tak. Generalnie to jest tak, że za was żadne urządzenie, no koniec końców ja to zawsze powtarzam, jest to jakiś tam element y, artyzmu, no, robot za was nie zrobi nic y, artystycznego, no, bo to jest tak, że albo mu się uda, albo mu się nie uda, więc w takie kombajny ja bym ich się bał, bo o ile one oczywiście gdzieś tam mogą zaoferować takie efekty na jakimś tam presecie tu i teraz, czego być może sami byście y, nie, y, nie, nie zrobili, to no raz, że rozleniwiają oczywiście, a dwa, że no wy tak naprawdę nie macie pojęcia, co tam zostało zrobione w środku. Nie wiecie, czy gdzieś tam w tym pluginie Coś, jakiś tam jest gain staging tak zrobiony, że coś gdzieś za bardzo wchodzi albo za cicho wchodzi, nie wiecie czy te poszczególne moduły, dajmy na to tego takiego kombajnu, czy każdy z nich pracuje optymalnie, czy któryś z nich nie pracuje w jakichś głupich ustawieniach, no trudno to stwierdzić nie mając takiej elementarnej wiedzy o tym co w zasadzie robicie, więc no tutaj, bo są te wszystkie EZ Mix, jakieś programy, jakieś takie właśnie kombajny, które tam wszystko się dzieje i to wszystko jest, mówię, inteligentne i tam, mówię, sztuczna inteligencja jest. Na pewno nie popełniłbym pierwsze błędu, że ufałbym bezgranicznie tak, tego typu rozwiązaniom. Tak samo absolutnie nie ufam rozwiązaniom typu y, online'owe, jakieś masteringi, że wysyłacie y, swoją piosenkę na jakąś dziwną platformę i tam, nie wiem, po 30 sekundach macie zwrotkę z masteringowany kawałek to no, nie wiem o co tam chodzi, jak to tam jest porobione, ale no, to nie ma prawa dobrze działać i, i mówię, no to wszystko to jest jakieś po prostu patenciki pod tytułem y, zróbmy chłopakom głośniej i szerzej i będą się cieszyć, że takie coś y, mają. I to też jest kwestia samego nawyku y, słuchania muzyki, bo też chodzi o to, że niestety w mojej ocenie nastąpiła taka trochę degradacja y, nie wiem, wrażliwości ludzi na to, czego słuchają i Słucham miksów, gdzie są na maksa skompresowane, na maksa tam próbki trykają. Te, te bębny są porozrywane, w ogóle nic się nie trzyma kupy, nic się nie klei. Yy... I ludzie tego słuchają, jest ok. I to leci w jakimś tam, nie wiem, antyradiu, i wszyscy się cieszą, że jest super, że jest świetny mix, że, że jest tak, wiecie, nie? Na pieprza, nie? I ja tak z tego słucham, że kurwa, przecież tu się nic nie zgadza, to jest jakiś bałagan kompletny. Jakiś paralita to składał i, i jeszcze to na koniec jakimś limiterem zmiażdżył na miazgę. Ten limiter w radiu to zmiażdżył drugi raz na miazgę, i już nic z tego nie działa. Pierwsze miejsce, turbotop, jest super. Więc tutaj. Yy, Kwestia jest właśnie jeszcze tego, że ludzie, no, jakoś tak, nie wiem, być może też ja jestem popsuty tym, że siedzę w studiu i cały czas, jakby słucham i, i uczę się analizować te, tej muzyki, tego co robię, tego co inni robią. No, może ja mam trochę gdzie indziej jestem, jeśli chodzi o, o pewne wymagania. No, nie wiem, jak, jak wychodzi jakiś, nie wiem, nowy, now, nowy album, nowa płyta, nie wiem. Słucham sobie zespołu Ghost, który jakiś czas temu miał swój, no, premiery. Jest to świetnie zrobione, tak? Puszczam to koledze, kolega mówi. Wiesz, tak jakoś tak nie nawala, nie kopie. Ale to nie ma kopać, widzisz, chłopie. I jakby ludzie nie słyszą, gdzie tu jest kunszt cały w tym wszystkim, tylko liczy się głośność, komprecha i, i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, te wszystkie takie kombajny... Y raz, że rozleniwiają, dwa, że yy, mówię, nie wiecie, co się z tym materiałem dzieje, po trzecie, no, jakość tego jest taka i ta jakość uczy złych nawyków po prostu i no, źle potem ludzie słuchają, źle to wszystko yy, jest sprzedawane, no i mówię, ludzie uczą się, że to jest ta jakość, tak ma być, to jest dobre i w to wierzą. To jest moim zdaniem ślepa uliczka. Czytam dalej. Yy... Czy to jest możliwe, żeby tańcem wielbić Boga? Oczywiście, że to jest yy, jak najbardziej yy, możliwe. Ja mam pytanie dotyczące polaryzacji. Czy jeżeli nagrywamy jakiś instrument na dwa, trzy mikrofony, na przykład stopa, werbry, czy akusty, czy chociażby paczkę yy, w systemie kąt, 50 stopni, to co? Czy odwracamy polaryzację? Yy, wiesz co, nie wiem dokładnie, Jacku, o co pytasz z tą po polaryzacją. Zakładam, że yy, masz na myśli jakieś yy, zależności fazowe między tymi tragami, które nagrywamy. Wiesz, no teraz chcę o masteringach powiedzieć, więc trochę to nie jest teraz yy, temat na to. Yy, z tymi fazami to jest tak, yy, no ja dużo o tym mówię, bo ja mam na tym punkcie takiego trochę fioła, a to też mam z tego względu, że kiedyś nie byłem tego w ogóle świadomy, i jak słucham niektórych swoich rzeczy, które kiedyś robiłem, i z jakiegoś powodu mi nie grały, już wiem dzisiaj dlaczego mi nie grały, no to teraz po prostu na to bardzo zwracam uwagę. No Generalnie ja tu też powtarzam nie raz, jeżeli masz problemy z nagrywaniem, nie wiem, jakichś źródeł, że ujmujesz kilkoma mikrofonami jedno źródło, czy to jest gitara, czy to jest perkusja, i czujesz, że coś tam ci, nie wiem, ginie, nie działa to spróbuj po prostu albo użyć pluginu Auto Align od Soundradix albo tak samo się nazywa Melda Auto Align czeska firma jaka Meldy używam i to jest plugin który zapinasz na nie wiem dwóch tych trakach powiedzmy tych źródłach które nagrywałeś i ten plugin sam ci jakby pokazuje i wyrównuje te fazy jeżeli masz z tym problem, generalnie w przypadku tego kątowania 50% w technice Fredman, tam jakby ideą tej techniki jest właśnie to nachylenie i właśnie znoszenie się fazy. Więc w tym przypadku nie wyrównywałbym fazy, bo cały patent z tym właśnie kątowaniem niejako idzie się ganiać. Więc to jest tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy ewidentnie czujesz, że coś się nie zgadza fazowo. Mix i master to, to sztuka i to wielka. Zgadzam się. Komprecha, tak. Bartek, Heniu, wolałbyś pracować ze wzmakiem, który słabo brzmi w recording roomie, ale dobrze się obrabia w miksie? Czy wzmak, który dobrze brzmi, ale słabo się obrabia, bo jest już tak mocno zdefiniowany? O Jezu, Bartek, pytasz mnie znowu o Mix. Yy, wiesz co, Bartek, ja bym wolał, żeby wzmacniacz po prostu grał dobrze i na ucho i na mikrofonie jak już o tym gadamy, bo to jest tak, że często miałem sytuacje, gdzie ludzie przynosili jakieś naprawdę bardzo, bardzo drogie wzmacniacze i oczywiście nie twierdzę, że z nimi coś było nie tak, może ze mną coś jest nie tak, no bo ja jestem tylko człowiekiem i mam swoje jakieś tam nawyki i swoje jakieś tam, nie wiem, wypracowane ruchy, jeśli chodzi o, o pracę z wzmacniaczem gitarowym. Aczkolwiek było wiele razy tak, że na sucho wzmacniacz grał świetnie, wszyscy, mówili oh Jezu, jak to ciepie, super, Podłączałem mikrofon i było źle. I zmieniałem mikrofon na inny mikrofon, nadal było źle. Dawałem dwa mikrofony w takiej czy innej konfiguracji nadal było źle. I oczywiście człowiek zachodzi w głowę, ej, coś ze mną jest nie tak, nie? No bo tam gra świetnie, a tutaj w reżyserni no, to się nie przenosi, nie, nie jest dobrze. I to jest jakby, to pokazuje jakby zawsze, to też mówię, to tutaj dopiero słychać jakby dlaczego co ile kosztuje i dlaczego chętniej albo mniej chętnie coś jest wybierane. Takim standardowym przykładem może być wzmacniacz typu, nie typu, wzmacniacz, krankenstein, nie ma kto firma robiła, przypomnijcie mi, krankenstein, był taki wzmacniacz, pamiętam tylko, że nazwę modelu i pamiętam, że to był wybitnie wzmacniacz, który właśnie grał świetnie w sali prób, świetnie się sprawdzał yy, tak na ucho, a na mikrofonie kompletnie nie potrafiliśmy go ustawić. Yy, kolejnym yy, takim wzmacniaczem była firma Black Star, która też robiła wzmacniacze. Była ta sama sytuacja, gdzie na ucho wszystko działało, a. o, krank, no właśnie, tak coś myślałem. A potem yy, na mikrofonach była katastrofa, i kiedyś ktoś. Chyba nie wiem, czy nie świętej pamięci Szymon Czech yy, kiedyś skomentował właśnie, że dużo hałasu o nic. I, i coś w tym jest, bo, bo tak właśnie było. Dużo hałasu o nic. To hałasowało, ale nie grało. Także mówię, to jest też kwestia oczywiście gustu i też kwestia yy, no, kto co umie, jak umie, jak słyszy, jak potrafi. Mówię, no to to jest jakby dłuższa historia, teraz nie o tym, nie chcę już też czasu marnować, bo nie o tym jest ten stream. Dobra, yy, krank, krank. Dobra, panowie, panowie i panie, nie wiem, bo może, a tam pani też jakaś chyba widziałem jest. Yy, przejdźmy do naszego masteringu, bo się nagadałem o tych filozoficznych wszystkich sytuacjach. Yy, ja wam pokażę jak ja to robię. Yy, to nie jest też tak, że to co ja tutaj mam yy, zapięte to jest jakby taki mój preset i zawsze... Dokładnie te same pluginy w dokładnie tych samych instancjach lądują, to jest troszkę różnie z tym, ale y, raczej gdzieś tam jest jakaś tutaj, powiedzmy, y, powtarzalność tych, tych moich tutaj ruchów, które tu robię. Ja Wam y, mówię, pewne opiszę bardziej, pewne mniej. W zależności od tego, y, co według mnie jest istotniejsze z racji y, masterowania waszych rzeczy. Dobra, założę słuchafony, będę wyglądał jak. Kapitan niemieckiego czołgu. Elegancko. Tu sobie wezmę raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać. Czekajcie, sobie wezmę tu bliżej. W ogóle słychać mnie chyba, co? Bo nikt nie krzyczy że mnie nie słychać. Nie wiem, co było pytanie. No, pytaj, Dymitro. Chyba pogłoszę ten mikrofon, bo jakoś tak cicho mi działa ten mikrofon. Halo, halo, halo. Halo, halo. O, teraz jest trochę lepiej. Czekajcie, tu jeszcze wybam kompresorek. Może kompresorka dam, dobra. O! Haha, on już. A, 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 o, teraz. Dobra. Yy, yy, Dimitro, czy masterujesz na streamingi na minus 14? lub masz to w nosie i robisz najgłośniej. Wiecie co? Z tym to jest teraz yy, zamieszanie, bo to jest trochę tak, yy, to jest dobre pytanie w ogóle. Yy, takie bardzo na czasie, bo. Też są różne szkoły, i z tymi, yy, czy na minus 14 robić, czy nie, yy, to jest trochę tak cholera jasna, że trochę technologia wyprzedza, yy, jakby to, jak yy, ludzie sami się umawiają, jak, jak pewne rzeczy robią. Generalnie te wszystkie yy, streamingowe akcje, yy, koniec końców, no, nam się wydaje, że one wjechały ni niedawno stosunkowo, ale już parę lat z nami są. I w pierwszym okresie, gdy się pojawiły te wszystkie. Yy, a, a, no, yy, no, Boże. Yy, Spotify, Deezer, iTunes i inne rzeczy. Yy, każda z tych platform miała troszkę inne wymogi, yy, jeśli chodzi o docelową głośność. No i gdzieś tam było, że, nie wiem, Spotify ma takie algorytmy, które, yy, które gdzieś mają za zadanie jakieś rzeczy ściszać. Deezer miał inne, jakiś tam iTunes miał jeszcze inne. To też jakby chodziło o różne kraje, bo w różnych krajach są te i inne były te jakby narzucone przez jakby rządowo powiedzmy, tak, oficjalnie wymogi głośności. I ludzie na początku byli tacy trochę zagubieni w tym wszystkim i nie wiedzieli za bardzo jak to robić. I ja powiem szczerze, no też, no gdzieś tam starając się gdzieś Gonić za tymi wszystkimi yy, rzeczami. Patrzyłem, jak robią to starsi koledzy, podsłuchiwałem, jak oni to robią, w jaki sposób to robią, ale koniec końców zaczęłem się tym tak sam zastanawiać, że cholera jasna, kurde, no, czy ma to jakikolwiek w ogóle sens? I zacząłem sobie sam eksperymentować i właśnie nawet z YouTubeem robiłem takie eksperymenty, gdzie yy, miałem plik, robiłem ten plik, yy, zgrywałem na. Yy, ten mój docelowy, powiedzmy, CD audio format, czyli dość głośno, jak na standardy takie streamingowe. I ten sam plik, z tą samą jakby sumą, czyli ta kompresja, jakby, jakby ilość tej kompresji była taka sama, zwyczajnie na sumie mojego miksu ściszałem tylko i wyłącznie yy, suwak głośności do tych zadanych minus 14. I to też wrzucałem na... YouTube'a. Robiłem to w linkach prywatnych, żeby nikt tego nie oglądał, i słuchałem jakie są różnice. I słuchałem sobie, yy, który plik gra mi lepiej. I powiem Wam szczerze, że to była loteria zawsze na tym YouTube'ie. Czasami było tak, że ten zmasterowany na CD, mimo że no pewnie bardziej został w dupę, jeśli chodzi o te wszystkie tam limitery, powiedzmy tam, czy inne algorytmy tego yy, YouTube'a. Yy, to... Czasami, mimo że słychać było, że troszkę dostał, to grał, jeszcze się pokażę na chwilę, to grał lepiej. Był taki pełniejszy, większy, jakoś tak bardziej smacznie. A bywało też sytuacje, że z jakiegoś powodu lepiej grały mi te y, rzeczy wrzucone y, z tym ściszeniem na tego y, YouTube'a, więc... Nie było tutaj tak naprawdę jakiejś takiej y, reguły. To bardziej chyba wynikało z samego kontentu, jaki wrzucam, jaka to jest muzyka, tego, jak została pasmowo przygotowana. I chyba taką nad, nadrzędną zną będzie, jeżeli jest dobrze zrobiony miks i master, to czy to będzie głośniej, czy to będzie ciszej, to się będzie zawsze bronić. Tak ja myślę. Dodatkowo jeszcze jest tak, że na przykład y, Spotify ma. Y, to wyrównywanie głośności, właśnie. Ale jeżeli nie chcecie mieć tego wyrównywania głośności, to tam, jak sobie pogrzebiecie w ustawieniach programu, to tam jest opcja wyłączenia y, tego limitu głośności, i wtedy każda piosenka y, w waszym Spotify grać wam będzie z taką głośnością, z jaką została wyprodukowana. Więc wtedy te limity już nie do końca jakby. Działają. Więc yy, mówię, każdy z tych, każda z tych platform ma jakieś tam swoje yy, indywidualne, yy, nie wiem, wyobrażenie o głośności. Jeżeli mogłoby Wam to pomóc, ja teraz sobie włączę tutaj yy, albo nie włączę, ja zaczynam się, to nie chcę nic tu włączać. Włączę sobie. Aha, bo tam to mam, dobra. To czekajcie, jak to zrobić, żeby to miało sens. Yy, już sekundę. Ktoś Wam pokaże. Coś wam pokażę, jak mi się to uda zrobić. Nowe okno. O, nowe okno. Tutaj widzicie nowe okno. I ja tutaj znajdę, ja nie pamiętam adresu, ale może znajdę audio. Penalty, to się chyba nazywało. O. Słuchajcie, tutaj macie y, stronę Loudness Penalty. Strona się nazywa. Ja ją wam pokażę. O, pyk. Loudness Penalty. Tutaj możecie sobie wrzucić waszą piosenkę. Nie wiem, ja teraz na Hama wrzucę. Jakiś plik. Mam tu jakiś plik, wrzucam go. On teraz się wrzuca na jakiś serwer. Ta, ta strona jakby nie zbiera waszych. Yy, waszej jakby. waszego kontentu. I teraz macie tutaj, zobaczcie, yy, różne. Jakby docelowe formaty, macie Spotify, Deezer, Pandora, Amazon Music. Jak teraz włączymy sobie Play, teraz tego nie będę robił, ale jak włączymy Play i będę sobie zaznaczał każdą z tych tutaj platform, to na każdej z tych platform będę słyszał to, jak się zachowuje dźwięk. I to jest takie, no tutaj oczywiście on pokazuje od razu, krzyczy na mnie, że tutaj jest za głośno, tu jest za głośno. iTunes w ogóle katastrofa jakaś, tak. Każda z tych platform jest inna, ma ten swój, powiedzmy, algorytm, i ta strona, bo też jest jakby w formie pluginu, w ogóle można sobie kupić ten plugin. Jakby ten plugin tutaj w formie onlineowej, on jakby symuluje algorytmy tych wszystkich platform po to, żeby wam pokazać, jak wasz materiał zabrzmi na każdej z nich. Jeżeli włączę sobie play i nie wiem, na Spotify'u będzie mi się nadal podobało, mimo że on krzyczy, że jest minus 7,2. Za głośno, trzeba ściszyć do minus 7,2, to ja zostawię. Bo mówię, nagrywam metal, może on to inaczej sobie będzie patrzył. Więc y, to jest jedna z rzeczy, które też się może przydać, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o y, sprawdzenie sobie, czy, czy nasze audio jest OK. Jeżeli by mi coś trzeszczało, pierdziało, nie byłoby fajnie, no to pewnie bym ściszył tak, żeby było OK. Więc. No, nie jest to takie jednoznaczne. I mówię, jedni y, wręcz mówią, żeby w ogóle się tym nie przejmować i wrzucać y, tak, jak jest, i, i nie robić tych iluś tam masteringów. Inni gdzieś tam próbują to tweakować, żeby to było po prostu lepsze pod daną platformę. Czytam dalej i już biorę się za mastering. Yy... Rafał Smolin w programie NASETK powiedział, że podczas pracy w LA wszyscy mają w nosie mastery na minus 14 lub każdy każdym z ma własny algorytm normalizacji dźwięku i robią to dobrze. No to o czym wcześniej powiedziałem, tak. Yy, inaczej robisz mastery na płytę, jest inaczej pod analogową, a jeszcze inaczej pod YouTube czy Spotify. Jeśli chodzi o takie sensu stricte, jakieś pasmowo-dynamiczne rzeczy, to jedyna różnica, gdzie inaczej robię mastering, to jest winyl. Jeśli chodzi o wszystkie cyfrowe formaty, czyli streaming cały plus CD, to master jest taki sam. Jeżeli miałby się czymkolwiek różnić, to będzie się różnił tylko i wyłącznie głośnością. Jeśli chodzi o te wszystkie dynamiczne aspekty, to nie. Winyl jest jedynym wyjątkiem, bo jest to format, który ma swoje no, wymagania techniczne. No bo to, to wcześniej wspomniałem, ta igła po tej. Płycie tam sobie szoruje, i no, trzeba zadbać o to, żeby ta płyta Wam po prostu nie wypadała yy, z tych rowków. Yy, bu, 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 co dalej? Dla mnie najbardziej jest przekroczenie progut yy, o 2 dB. Wiesz, co. Yy, Adrian, mówisz już w tym momencie o paleniu przetwornika przy masterze. I myślę, że yy, to jest tak, że ja akurat używam yy, przetwornika. Karty interfejsu firmy RME to jest UFX. Nie jest to jakiś szał nie wiadomo jaki, za 25 tysięcy, i w górę. Zdarza mi się czasami, nawet chyba teraz też, tak, tak naprawdę to trochę robię tutaj, przypalić mój przetwornik, ale też jest to loteria pod tytułem. Czasami jest tak, że jak go przepalam, w sensie zaraz o co chodzi z przepaleniem. To, yy, to mi działa fajnie, a czasami są te trzaski i, i też nie ma loterii. To, to każdy materiał jest inny i dlatego jest to taka trudna robota i tak trudno ją yy, wytłumaczyć, przełożyć, bo nie ma sztywnych reguł, bo, bo, bo cały czas yy, jest inaczej i to jest tak, że na sumie miksu czasami jest limiter, a czasami go nie ma, czasami jest clipper, czasami go nie ma, czasami jest palenie przetwornika. Wszystko zależy od tego, nad czym się pracuje, jaki jest ten kontent, nad którym pracujemy. Trudno by było wskazać jedną metodę i, i nie sądzę, że y, osoby, które się tym zajmują, używają jednej, tej samej metody od lat i im działa. Wątpię w to. Ja mówię, cały czas tutaj zmieniam y, niektóre rzeczy. Tyczy się to ewidentnie kontentu i tej zawartości przede wszystkim dołu w miksie i tej, tego kontentu dy, dynamicznego po prostu, jak bardzo ta dynamika jest w tym miksie y, duża, jak ta rozpiętość jest duża i jak radzą sobie z tym właśnie inkompresory i limitery. Także mówię, to jest kwestia bar bardziej. Być może, jak ktoś mówisz, tam pali yy, dwa powyżej zera no to yy, ma jakiś wybitnej klasy przetwornik, który ma jakieś super, tam nie wiem, yy, soft clippingi algorytmy, które nie pozwalają na przesterowanie. No, ja wątpię, żeby mój yy, interfejs mi na takie yy, atrakcje pozwolił. Um. No to właśnie, y, klakier, madrefakir, odpowiedziałem się na to pytanie. Właśnie. Czasami mi się zdarza, ale delikatnie. I to jest tak, y, a zazwam to później jeszcze powiem. Dobra. Y, algorytm normalizacji YouTube potrafi się zgubić na materiale pochodzącym z tej samej płyty w zależności od czasu trwania cichszych fragmentów. Być może, tego nie wiem, powiem szczerze. Cześć Paweł. O, Paweł Pawolon do nas dołączył. Cześć Pawełku, jutro się widzimy, tak jest. E, dobrze, słuchajcie, nagadałem się już tak y, teoretycznie, może wreszcie bym coś pokazał, co? A nie się tylko mądrze. Włączę Wam teraz yy, kawałek miksu, nad którym pracowałem. Tak jak wcześniej mówiłem, to był zespół Weekend. Teraz w tym momencie na sumie nie ma kompletnie nic. Yy, yy, zaraz Rafał yy, o tym powiem, ale na razie tu już chcę już jakby... Co to jest przepalanie? Zaraz Wam wszystko powiem. Na razie już dobra, bo, bo teraz umknę na pytaniach. Jedziemy z materiałem. Mam materiał, który nagrywałem. To jest kawałek zespołu Wicked. Jest to taki death metal yy, z, yy, z południa Polski. Włączę teraz kawałek materiału. To jest sam miks bez, yy, bez żadnych tutaj procesów z mojej strony. No dobra, no i tak to mniej więcej tutaj nam dziamga. Jest dość cicho. Teraz tam wcześniej jeszcze ktoś mnie pytał o takie rzeczy jak gain staging, czyli z, jaką, z jakim levelem ten mój docelowy master wchodzi mi w szynę główną. I ja o tym już wcześniej wspominałem. Generalnie, o ile w zamieszłych czasach, gdzie z reguły robiło to wszystko się na analogach, ten gain staging był elementarnie ważny, o tyle dzisiaj w domenie cyfrowej, no, nie ma już jakichś tutaj, nie wiem, rzędu urządzeń analogowych, przynajmniej w moim przypadku, żebym musiał się tym przejmować. Jeżeli jest tak, że mam coś za głośno, to to ściszam, jeżeli jest za cicho, to zgłaśniam. Gdzieś to w domenie cyfrowej i ten odstęp sygnału od szumu jest na tyle duży, że nie martwię się o to, że jak będę miał, nie wiem, bardzo cicho. Zgraną sumę i będę ją bardzo mocno pogłaśniał, to że ten szum nie wiadomo, jak mi tutaj się w tym nagraniu pojawi. Z drugiej strony, oczywiście, trzeba pamiętać o tym, że no zbyt ciche zgranie spowoduje, że te moje relacje dynamiczne między tymi głośnymi fragmentami a cichymi fragmentami gdzieś yy, sobie yy, no będą spłaszczone przez tą właśnie yy, przez ten cichy jakby ciche zgranie. Tak więc, mówię, no trzeba zachować rozsądek, ale też nie ma co się jakoś tam fiściować z tym game stagingiem, bo mówię, no w tym przypadku pracujemy w komputerze ITB. Jak macie za cicho, mam tutaj, o, taką wspaniałą gałeczkę. Jak mam za cicho, robię sobie głośniej. Jak mam za, za, za głośno, robię sobie ciszy i tyle, tak naprawdę. Więc jakby tutaj w ogóle mnie to y, nie boli, tak naprawdę powiem. Teraz tak, tutaj macie tego wave'a. Tutaj możecie już na nim zauważyć, że te werble, to te to, to, to takie wyskakujące piki. To są właśnie naj, naj, najprawdopodobniej werble, tak. I. Jest też tu jakiś kontent dynamiczny, powiedzmy na, na, na większym, jakby na, na oddale troszkę. Tutaj te werble są głośniejsze, tu są troszkę cichsze. No, gdzieś tam wynika to pewnie i z gęstości grania pana perkusisty, i z tego, co ja tutaj dynamicznie, automatykami robiłem w miksie i tak dalej, i tak dalej. Teraz pierwszą rzeczą, którą ja robię, yy, gdy pracuję na masterze. Pierwszą rzeczą, moi mili Państwo, jest plugin, który nazywa się. Sonar works, works Reference. To jest plugin, który yy, jakby służy do cyfrowego yy, wyrównywania częstotliwości pomieszczenia. Ja tego pluginu używam i na Mixie, i na Masteringu. Oczywiście na Masteringu go yy, jakby używam yy, yy, włączonego, wyłączam i jakby przepinam się między właśnie włączonym a wyłączonym. Generalnie. Istotą tego pluginu jest to, żeby moje pomieszczenie, moje monitory, to co tutaj mam, no nie przekłamywało mi tutaj jakby mojego miksu, bo mówię, to już opowiadałem wcześniej, w ogóle o tym pluginie też wcześniej gdzieś tam opowiadałem. No mówię, ten plugin służy do jakby wyrównywania jakichś niedoskonałości związanych z adaptacją akustyczną waszego pomieszczenia, tudzież z jakością waszego sprzętu. I też tutaj są zdania podzielone, czy tego używać, czy nie używać. Ja go używam, mówię... Wspomagam się nim. O, na tym, na tym, tak bym powiedział, że ja się nim wspomagam. To nie jest tak, że to jest jakby narzędzie, bez którego bym sobie nie poradził. Aczkolwiek, yy, no tutaj, to co widzicie, to tutaj to jest jakby właśnie odpowiedź. Yy, inaczej. To jest, to jest co? Pokażę wam. Before, o. To jest yy, moje pomieszczenie, a program na sam koniec robi mi tak. I tu akurat jeszcze mam, o, nad nie przełączyłem. Tu mam. Do miksu, tutaj chodzi o właśnie o tą naszą liniową fazowość. Tu mam do miksu ustawione. Liniowa faza jeszcze bardziej, jakby wyrównuje, spłaszcza ten mój tutaj wykres, oczywiście też podczas masteringu wspomagam się drugim odsłuchem, takimi dziadowskimi, malutkimi pchełkami tutaj mam takie, takiego Logitecha, z, który ma nie wiem z 20 lat i na nim też sobie słucham jeszcze w ogóle jeden mi nie działa i jest w mono generalnie im gorzej tym lepiej, to jest takie właśnie symulacja totalnej kupy, yy, które be, która będzie grało nie wiem, w garażu u, u kolegi i właśnie na tym ma mi to w miarę jeszcze działać Druga tu opcja w tym pluginie jest yy, taka, że mamy tutaj do wyboru yy, słuchawki yy, i mamy tu dużą listę słów, nie, nie ma tej listy, ale mamy dużą listę słowek, z których możemy sobie wybrać słuchawki, jakich używamy, i też jakby przypinając się na monitory, na słuchawki, ten plugin też pomaga mi tutaj, jakby yy, słuchać tych moich rzeczy i też tą fazę wyrównuje, Więc. To jest plugin, teraz go oczywiście wyłączę, bo wy no nie chcecie, żeby, żebyście wy dostali tą moją korekcję tam do siebie. To jest pierwszy plugin, który zapinam. I on gdzieś tam sobie, powiedzmy, działa w tle. Drugi plugin, który zapinam, to jest plugin, który się nazywa, i to są plugin na sumie miksu. Na sumie miksu, bo jak teraz bym włączył tutaj mój mikser, to to jest jakby suma mojego miksu. To są te dwa pluginy, a na kanale, gdzie jest mój wave, moje zgranie, mam... Te pluginy, nazwę to te artystyczne, nazwijmy to. Tutaj mam mierniki i takie właśnie rzeczy, które pomagają mi słuchać tego, nad czym pracuję. ADPTR to jego już wcześniej pokazywałem to jest plugin, który y, służy do porównywania y, tego, nad czym pracujecie, z tym, co. Z różnymi referencjami, które dostajecie od klientów, albo z referencjami, które sami sobie gdzieś tam wymyślicie. Ja mam taki katalog właśnie z referencjami na różne okazje. No i mam tutaj wrzucone kilka różnych miksów, już jakby po masteringu. No i pracując na moim miksie, teraz nie wiem, mogę wam to zasymulować, tylko że tu się obawiam, że będzie dość głośno. Nie wiem, ściszę na razie. Włączę ten plugin. To jest mój. Tutaj spektrum na górze jest mój. Yy, ten, ten jeszcze niezmasterowany plik. Na dole jest zmasterowany plik. W tym przypadku jest to zespół Belfegor. No i włączmy sobie kawałeczek tego mojego pliku. Tutaj widzimy. Tu jest właśnie mój, moja fala. Tu jest Belfegor. Teraz, jak się przełączę. I w bardzo łatwy sposób ABAB szybciutko mogę sobie y, porównywać to na czym ja pracuję y, z tym, co, y, do czego chciałbym się w jakiś sposób zbliżyć. Tu już jest bardzo fajna opcja y, Loudness Match. Chodzi o to, żeby głośność tych rzeczy jakby już po masteringu no, nie powodowała, że my będziemy sobie myśleć, że nasz jest gorszy, bez jest ciszej po prostu. tak Więc jeszcze raz włączę i zrobię ten match. Już ta głośność jest mniej więcej podobna, i już mogę sobie analizować pod różnym kątem y, to nagranie moje i to nagranie tutaj Belfegora. No, i tak jak mówiłem wcze, y, wcześniej, tu mam jeszcze inne różne zgrania. Ja też jakoś tam jest tak na szybko, spróbuję dopasować y, gdzieś tam y, głośnością. Jeszcze do tego mówię, za chwilę będę wracał. Y, I tutaj jest bardzo fajna rzecz y, w tym pluginie po prawej stronie taki jakby jak mamy tutaj nasze spektrum mówię na górze jest y, mój plik na dole jest plik y, ten mój powiedzmy referencyjny ja może włączę znowu kawałek, nie, nie będzie decapitated na, nasze polskie wspaniałe y, i włączę sobie teraz nasz y, mix i teraz mogę sobie tutaj Sprawdzić, jak mi działa na przykład sam sub, co na przykład zostało zrobione na miksie, tutaj przy tym przypadku, w decapitated, w częstotliwościach subharmonicznych, tylko i wyłącznie tutaj. Mam nadzieję, że dosłyszycie, bo mówię tutaj, trzeba mieć trochę mieć sprzęt albo z subwooferem, albo dobre słuchawki. I przepinam się. Patrzę, co jest u mnie. Już mogę sobie pomyśleć, aha. Oni zrobili niżej stopę. Ja zrobiłem niżej na przykład bas. Mogę to zamienić, mogę nad tym pracować. Co słyszę? Jak mam reagować? Tutaj możemy wejść wyżej, czyli bas. O, tutaj ładnie nam pokazuje graficznie plugin, gdzie jesteśmy. Tu już pewnie więcej słyszycie. I już słyszę, czy. Mi bas buczy bardziej, czy mniej? Czy y, tej mojej referencji bas bardziej buczy? Jak pokładał y, inżynier dźwięku czy masteringowiec y, te pasma y, w przypadku mojej referencji? Gdzie moje pasma się znajdują? I można sobie każdy element naszego pasma w ten sposób tutaj sprawdzić. Jest to bardzo fajne, analityczne. Y, Narzędzie i od razu wiemy, gdzie jesteśmy. Dodatkowo tutaj mamy od razu właśnie ten spektrum, taki analizer, gdzie widzimy i potencjalnie naszą, jakby, referencję i nas. Mamy y, jakieś tutaj y, wskazania od korelacji fazowych. Mamy ten stereo image, o którym mówiłem, o tym trójkąciku, że u mnie dół schodzi się do mono. Tu na dole jest mono i to mono się tutaj potem rozszerza. Im wyżej tu macie pasma 20 Hz, 50, 70, 90, jakby im bardziej w górę, tym mogę zobaczyć, w których pasmach, jak mam szerokie spektrum stereo. Widzicie tutaj, jakby już przy 90, nawet w tej wersji, jeszcze bez tych tu pluginów, ja już mam tutaj właściwie kreseczkę. Tu już mam wąsko. To znaczy, tu jest mono. Mówię, to też jest kwestia jak kto lubi słuchać, jak kto lubi pracować. Tu mamy ten nasz mówię, główny kolerometr, no dobrze żeby on, ta nasza korelacja była dodatnia, a nie ujemna, jeśli chodzi o te nasze tutaj stereo. Tutaj plugin, plugin on tu jeszcze niewiele pokaże, bo jeszcze jesteśmy dużo, dużo przed masterem. On pokazuje jak jest nasz headroom, czyli jakby jak nam zostaje tej wolnej przestrzeni dynamicznej w naszym nagraniu. No. Mój madras jest nieobrobiony, więc ten headroom jest dużo większy. Tutaj już mamy yy, w przypadku dekapów yy, no już ten, jakby, yy, jakby, limiter jakiś tam został zastosowany. I na koniec mamy yy, blok, który tutaj, jakby to już jest, jest nasz loudness meter, który pokazuje nam yy, różne wskazania yy, głośności. Jest to yy, ten short term, momentary, yy, integrated. To są wszystko, jakby, opisy głośności, w zależności od jakby tego, pod jakim kontekstem yy, oceniamy tę naszą głośność, tak? Nas interesuje tak naprawdę yy, ten loudness range I, i w tym momencie, bo kiedyś to się robiło w RMS-ie, dzisiaj najczęściej wszystko podaje się w czymś, co się nazywa LUFS. Aczkolwiek wielu realizatorów, i ja tak samo, yy, cały czas dla mnie punktem odniesienia w przynajmniej w początkowej fazie pracy jest RMS. Cały czas pracuję na RMS-ie, dopiero docelowo sobie tam później sprawdzam, ten luft, czy, czy, czy na pewno jestem tam, gdzie chciałbym być, jeśli chodzi o, o to, co robię. I tak samo jak wcześniej, tu mamy po lewej to, nad czym ja pracuję, po prawej stronie mamy yy, tą naszą referencję. Plugin jest genialny i dzięki niemu, mówię, bardzo szybko możemy się y, przepinać między y, tym, nad czym pracujemy, a tym, do czego zmierzamy. Kiedyś było tak, że sobie musiałem. Yy, gdzieś tam yy, wypluwać z komputera te moje pliki, albo do sesji wrzucałem sobie yy, kawałki. Tutaj, jak mam ten właśnie mój track master, to nad nim sobie kładłem drugi track i, i musiałem się między nimi przepinać. I mówię, to jest wygodniejsze i jakby szybsze, jeśli chodzi yy, o, o, o patrzenie sobie, jak mi to działa. Tyle jeśli chodzi o takie moje podstawowe tej rzeczy. Jeśli chodzi o takie rzeczy, typowo pomiarowo, jakieś takie, żebym wiedział, gdzie jestem, spojrzę szybko na to, co się dzieje w feedie tutaj, w komentarzach. Listening spot włączony w sonarze. Nie wiem, nie wiem, czym jest listening spot, bo nie mam sonara, także. Robi pomiar pomieszczenia. Jak ten pomiar. Aha, jak ten program robi pomiar pomieszczenia? Mam do niego specjalny mikrofon pomiarowy. I jest taka specjalna aplikacja, taki specjalny, cały przygotowany, nie wiem kto to nazwać rytuał wręcz bym powiedział. No, jest taki cały kreator, który prowadzi przez proces pomiarowy i chodzi się po całym pomieszczeniu z mikrofonem pomiarowym, i tym, że mikrofonem mierzy się po prostu to pomieszczenie oczywiście z yy, odpowiednio ustawionym yy, waszym sprzętem, na którym tej muzyki słuchacie i sprzęt ten jest de facto kalibrowany. Plugin zagnieżdża się w, w waszym systemie operacyjnym i już tam siedzi i możecie go używać w DAW i niezależnie można go używać też w systemie operacyjnym yy, w tle i on jakby globalnie narzuca yy, tą korekcję na wasz cały system i wszystko co z waszego komputera wychodzi brzmi już po tym jakby pluginie. Na początku jest to może trochę dziwaczne, bo wszystko brzmi płasko i nieciekawie, ale po pewnym czasie, gdy przepracujecie to, okazuje się, że to nie u was jest źle, tylko źle jest w radiu w domu, bo sprzęty konsumenckie bardzo lubią podbijać dół i górkę. Właściwie tak są budowane, żeby grało i fajnie było, i żeby, żeby, żeby brzmiało atrakcyjnie. Specjalnie podbijana jest góra i dół, żeby no mówię, ten uśmiech dyskoteki, żeby był już na dzień dobry. Tak samo zresztą robicie w samochodach: podbijacie dół i podbijacie górę. No, tak, ludzie słuchają. Ja też tak mam w samochodzie ustawione wszystko, więc no, tak to już po prostu jest. W tym przypadku, to nad czym pracuję, ma mi nie robić ładnie, tylko ma mi robić wiernie. Więc yy, no, taka jest idea tutaj tego miksowania z tą tą właśnie wyrównaną czyncliwością. Ehm, dobra, listening spot, tak. Yy, alternatywą jeszcze jest Sample Magic AB. Tak, to prawda. Też kiedyś miałem jakieś demo tego programu. E, ciekawe, czy analizuje przebieg fazowy. E, z tego co ja wiem, tutaj jest takie coś. Mm, jakbym to teraz włączył, czekaj. E, bo to jest A i B. Czekaj, się zamotałem. E, left i right. Nie wiem, czy to zobaczysz dobrze tam. E, nie wiem, bo nie widzę niku osoby, która pisze o fazie, bo nie widzę tutaj, tutaj u mnie tej, tej, tego niku. W każdym razie, oprócz tego, że program narzuca jakąś tam korekcję na yy, ogólnie jakby na, na te moje rzeczy, to jeszcze trochę będzie w tym before, będzie to widać. O, tutaj. Te fazy lewa i prawa, raz, że się różnią między sobą y, amplitudą, w sensie mówię fazy, dwa wykresy różnią się, lewy i prawy głośnik, to jeszcze są przesunięte nieznacznie względem siebie, co oznacza, że program oprócz tego właśnie, że y, wyrównuje te częstotliwości, to jeszcze coś tu się dzieje, jeśli chodzi o jakby prędkość docierania, że tak powiem, do mnie dźwięku z lewej i prawej strony. Więc y, myślę, że z tymi fazami też tutaj coś się... W tym przypadku dzieje. Dobra, tyle jeśli chodzi o te y, rzeczy związane tutaj z tym ADPTR i innymi. Y, patrzę, co jeszcze macie. Korzystam z pierwszej, by to sprawdzić. Okej, okay, dobra. Y, obok filtr Type, dobra. jedyneczkę ja w aucie zabieram górę, bo mam. Chuj. Aha, okej, okay, dobra. Słyszałem płyty Deus Mortem i rąk, które miksowałeś, mostrowałeś szacun. Aha, no dziękuję Ci Adrian, super. No, mam nadzieję, że też Ci się spodoba, bo to naprawdę mi dobrze wyszło, dlatego się popisuję. Zaraz zobaczysz, co się tu będzie działo. E, tyle jeśli chodzi o te moje tutaj pluginy pomiarowe. Teraz e, weźmy się już za taki, no ten chain powiedzmy, e, no stricte artystyczny, tak. Pierwszy plugin. On na pierwszy rzut oka może wyglądać trochę niebezpiecznie. Ale tak we w pozorom nie jest. I teraz tak, to jest ewidentnie Equalizer Masteringowy. Ma on tutaj wiele funkcji. Jest to Equalizer firmy Brainworks. Jest on wydawany pod szyldem firmy Plugin Alliance. I o co w tym pluginie chodzi? Jakby Jego główną ideą jest to, że po lewej stronie wszystkie gałki, które tu widzicie, po jego lewej stronie to jest mono section. Wszystko, co jest po prawej stronie, to jest stereo section. Tutaj na środku na razie niech to nas nie interesuje. Na razie się skupmy na tym mono i stereo. I teraz tak. Inżynierowie masteringu od lat już używają korekcji na masterze w trybie mid-side. Czyli nie jest to na zasadzie takie, że mamy equalizer, mamy lewy kanał, prawy kanał, tylko dzielimy sobie nasze pasmo na kanały monofoniczne i na kanały stereofoniczne. No i teraz w przypadku kanałów monofonicznych, co w nich będzie? No, będzie tam pewnie stopa. Bass, werbel, y, wokal, czego tam nie będzie. Nie będzie tam za bardzo y, gitar, nie będzie tam za dużo blach, nie będzie tam za dużo, nie wiem, jakichś efektów przestrzennych. Tutaj raczej znajdować się będą y, wszystkie rzeczy, które są po prostu w mono. Oczywiście, no. To w teorii, no bo w praktyce jakieś tam przesłuchy z tych kanałów gdzieś tam yy, stereofonicznych będą i vice versa. Po prawej stronie to, co mamy tutaj, stereo section w stereo section będą gitary, które są rozrzucone lewo-prawo, bardzo szeroko. Będą yy, słyszalne jakieś yy, efekty przestrzenne, które też gdzieś tam yy, sobie pewnie. Yy, są. Będą tam jakieś, nie wiem, klawisze na przykład w tych, w tych kanałach stereofonicznych, czyli cały content związany z tym, co jest stereo. Ja Wam teraz zademonstruję, jak brzmi to, bo jakby jak puszczone samo to brzmi dość dziwacznie, więc puszczę Wam teraz wszystkie, wszystko to, co się dzieje w kanale mono. Wyraźnie słychać stopę, wyraźnie słychać y, werbel. Mały jest gitar, mały jest y, blach, no bo mówię, to wszystko znajdzie się w kanałach stere stereo. Teraz włączę kanały stereo. No i jak słyszycie, teraz mamy tutaj y, ewidentnie, y, ewidentnie mamy tutaj wszystko to, czym jest stereo, a czym mono nie jest. No i teraz po cholerę to. No więc wyobraźcie sobie sytuację. Macie świetny miks, ale z jakiegoś powodu wystaje Wam tylko i wyłącznie werbel. No i teraz normalnie chwycicie za jakiś... A, i, i oczywiście założenie jest takie, że nie macie dostępu do yy, żadnej tam powiedzmy materiałów źródłowych. Macie plik stereo, musicie nad nim pracować. Co wtedy robimy? No normalnie byśmy chwycili za jakiś... Yy, Equalizer i próbowali to gdzieś wycinać tym equalizerem, ale siłą rzeczy dostaną dostanie wszystko i być może w miejscu, gdzie jest ten werbel, też jest jakiś rzadko wokal, który też dostanie od Was equalizerem. Eee, dajmy na to, że nie wiem, macie jakiś fajny miks, ale klawisz, który gra w stereo, jest eee, bardzo głośno ale jest w stereo. No i teraz jakbyście chcieli ten klawisz yy, dać ciszej, no to jak w normalnym takim stereo dacie, nie wiem, powiedzmy jakieś pasma tam, gdzie klawisz się znajduje, nie wiem, yy, w okolicach, teraz strzelam hipotetycznie, yy, 4 kilo, dacie go ciszej, no to automatycznie wokal wam dostanie w tyłek i gitary dostaną też w tyłek yy, od tego właśnie ruchu, tak? Znaczy gitary te są w stereo, to źle powiedziałem, ale wokal dostanie wtedy w tyłek, tak? Który jest w mono. I teraz chodzi o to, że to rozszycie na mid-side yy, daje dużo, yy, duże pole manewru, bo czasami jakieś kłopotliwe częstotliwości w miksie, które się znajdują na przykład tylko w basie, albo w, tylko w stopie, albo tylko w werblu, możecie usunąć yy, w możliwie najmniej inwazyjny sposób, nie ingerując w całe nagranie wasze yy, stereo. Tak? I jakby te inne rzeczy zostaną na swoim miejscu. Teraz, nie wiem, zrobię taką symulację, teraz jestem w A, skopiuję Wezmę B Paste yy, I teraz w tym yy, no co jest? Czemu mi się nie chcesz przepiąć? Ale upierdliwy. Czekajcie, bo a, to tak się robi. Tutaj copy, Paste. O. Jestem na B. No i teraz robię jakieś idiotyczne ruchy, żebyście zobaczyli, jak bardzo może to wpłynąć na moje nagranie, tak? Yy, przykładowo. Nie wiem, posłucham tego miksu sobie tak w całości i teraz na przykład, nie wiem, podbiję jakoś ekstremalnie gitary. Wchodzę w tryb solo i teraz znajdę sobie gitary, gdzie one są. Teraz będę się przebinał AB. i teraz wyobraźcie sobie, że macie jakiś mix, gdzie jest, nie wiem, za mało gitar i używacie sobie takiego y, equalizera mid-side i w kanale side podbijacie po prostu gitary, tym samym wasz content monofoniczny gra dalej. Mówię, teraz przegięłem specjalnie bagietę, żebyście usłyszeli po co ja to jakby zrobiłem i o czym ja mówię, tak? Tak jest normalnie. zrobił to samo na equalizerze, takim zwykłym yy, lewo-prawo, to najprawdopodobniej, mówię, wokal byłby w jakimś idiotycznym miejscu, yy, werbel zacząłby jakoś dziwnie grać, no byłaby jakaś bzdura, tak. Teraz, czyli tak, jakby podstawowa funkcja tego equalizera jest taka, że dzieli mi mój sygnał na mid i side, dzięki czemu mogę sobie osobno obrabiać jedno i drugie. Yy, powiem szczerze, że tutaj. Jakoś ekstremalnie nigdy nie kręcę. Jak tu widzicie, to jakby tutaj jest, jakby nieruszone są te moje rzeczy. Rzadko z tego korzystam. Jeżeli mówię, ja, jeżeli ja miksuję swoje rzeczy, to raczej y, już są te rzeczy tak przygotowane na etapie miksu, że no, nie wymaga to jakiejś takiej strasznej tutaj korekcji, jeszcze poprawiania, kombinowania, nie wiadomo czego y, na tym pluginie. Aczkolwiek, jak tu widzicie, troszkę sobie tu mam takie dwie, y, dwa pokrętełki. One są, mówię, On ten plugin jest analogicznie, lewo prawo jest niemalże swoim lustrowym odbiciem. Lewa strona odnosi się do sekcji mono, prawa do stereo. Tutaj mam takie coś jak Bass Shift i Presence Shift. I w moim kanale mid troszkę sobie podbiłem, takiego misia sobie dałem na stopie i na basie. To jest taki inteligentny filtr, to nie jest żaden taki equalizer, którym sobie możemy tutaj coś ustawić. To jest ustawione globalnie w takich myślę pasmach bardzo szczęśliwych właśnie dla tej funkcji. Jak teraz nim kręcę, to on mi tutaj, zobaczcie, yy, podbija dół i wycina ten takie błoto w okolicach 250-300 Hz. Tak jest zestrojony ten, 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 ten filtr i jest to bardzo, yy, mówię, przemyślanie zrobione, bo to są te właśnie najgorsze, najbardziej problematyczne częstotliwości. No i w tym przypadku sobie w tym kanale moim mid to zrobiłem. Teraz znowu mogę przegiąć bagietę, żebyście zobaczyli, jak to wpływa na cały content. Takie coś. Nie jest to jakiś duży ruch, po prostu troszkę tego błotka mi tu wyleciało, i gdzieś tam, yy, gdzieś tam sobie podbiłem, nie wiem, te częstotliwości poniżej 100 Hz. Niech to będzie też 60, gdzie zawsze jest na basie i stopie. Teraz to samo analogicznie jest tutaj z drugiej strony, aczkolwiek w tym przypadku no, podbiłem sobie stereo, jakby tutaj yy, w stereo te moje najwyższe częstotliwości, yy, tutaj na samej górze, i to jest bardzo podobna zas zasada działania tylko że w górze miksu. Oczywiście możemy sobie gdzieś tam linkować te, te nasze yy, tutaj yy, filtry, no ale w tym przypadku no, jakby ten zabieg tutaj yy, z tą właśnie tutaj podbiciem tej, tej, tej góry na, na sklajach pasma powoduje, że bez poszerzenia bazy stereo miks wydaje się, że jest szerszy. Yy, I jakby na tym polega jakby cały ten myk, że jakby chciałbym, żeby ten miks no, był taki bardziej otwarty, nie miał tej kołderki, był taki bardziej... Y, szeroki w tej mojej panoramie, ale mówię jeszcze nie bez dotykania y, stereofonii. I tutaj też jest właśnie taki dołek. Ten dołek to są okolice 5 kHz, które też zawsze są problematyczne, właśnie tutaj w prezencji w górze. Też uważam ten filtr jest bardzo szczęśliwie zestrojony, jeśli chodzi o tutaj te pasma. Także jak tu widzicie, tylko te dwa ruchy zrobiłem, equalizerów nie dotknąłem. Ale oprócz tego, tutaj na samej górze mamy dwa filtry. Jeden i oba te filtry, lewy i prawy odpowiadają za odcięcie dołu. I teraz tutaj to jest to i to. I teraz yy, to te odcięcie dołu jakby w tym naszym pięknym Pro Audio yy, po to to obcinamy, że na takim sprzęcie konsumenckim w większości przypadków poniżej 30 Hz już tak naprawdę niewiele słychać. Trzeba mieć jakiś potężny subwoofer, który byłby w stanie te częstotliwości Wam przenieść. Więc. Yy, wszystko poniżej tych 30 jest w tym momencie, tutaj w tym kanale mid wywalane, czyli stopa najczęściej, i gitara basowa, ewentualnie jakieś tam subbasowe efekty, sample drony i tego typu wynalazki. W każdym razie tutaj wszystko poniżej 30% razy wrzuciłem. Z kolei w kanale Stereo, to co mówiłem wam wcześniej, że ja monofonizuję sobie ten mój dół, w kanale Stereo dół obcięty jest dużo wyżej. Tu jest w okolicach 44. Czasami najwyżej to obcinam 50 Hz, obcinam wszystko, co jest w kanałach yy, stereo, tak. Ja mam, znowuż mogę tutaj zaprezentować to odcięcie. I teraz obcinając te pasma, oczywiście też to jest kwestia bardzo indywidualna w zależności od tego, nad czym pracujemy, jadę sobie w górę i słucham gdzie zaczyna mi coś brakować gdzie tutaj już coś mi się nie podoba najczęściej jest tak że znajduję sobie w materiale jakiś motyw gdzie są tomy bo tomy są właściwie jedynym takim elementem u mnie w miksie który mają dość spory kontent basowy i są rozłożone w panoramie no bo wiadomo tomy nie są w mono i tym tutaj suwaczkiem od odcięcia dołu w stereo odcinam sobie ten dół w stereo. Tutaj odciąłem okolice 44 Hz, nie pamiętam czemu, być może rzeczywiście było tak, że gdzieś tam te tomy mi tu grały i nie chciałem jakby ich stracić za bardzo tego dołu, z tego tąpnięcia z tomów. I po co ja to robię? Chodzi o to, że jak mówiłem, taki sprzęt konsumencki w większości przypadków i tak nie przeniesie tych częstotliwości, jakby nie ma żadnego benefitu z posiadania tych częstotliwości w miksie, bo to niczego Wam nie da. Druga rzecz jest taka, że mimo, że tego nie słychać na tym sprzęcie konsumenckim w większości przypadków, to yy, wasze kompresory, które tu zaraz się znajdą za tym equalizerem i te wszystkie limitery, one na te częstotliwości mimo wszystko reagują. Mimo, że wy ich nie słyszycie, to te procesory, te wszystkie pluginy reagują na te częstotliwości subharmoniczne i te częstotliwości bardzo niekorzystnie wpływają na wasz content, jeśli chodzi tutaj y, o obróbkę dynamiki w waszych y, kompresorach, limiterach i tak dalej, i tak dalej. Więc obcinamy to po to, żeby nam to wszystko tu się nie dusiło, nie krztusiło, nie, 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 nie wiem, nie, jak to się mówi, nie pompowało, a jednocześnie y, mówię, to i tak nie jest gdzieś tam w nagraniu słyszalne. To jest pierwsza rzecz, którą ja tu zawsze robię. Druga rzecz, tu mamy rozszerzenie, ta jedna gałeczka, to jest rozszerzenie, Bazy stereo. To, co mówiłem wcześniej, że tutaj sobie e, troszkę rozjaśniłem w kanałach side te moje boki pasma, to tutaj jeszcze troszeczkę te 105 stopni sobie e, 105 stopni. O, to jest, jakby w stopniach podane to w tym pluginie. 100 to jest nominalny, taki do, do, docelowy, jakby niedotknięta stereofonia. 105 stopni to jest rozszerzona stereofonia. Teraz no, mam 110, niech będzie 110 o tam powiedzmy 10%. I teraz tu na dole. Po prawej stronie mamy taki mierniczek, i to jest mój correlation, correlation. Correlation to się bo mówi po angielsku. Meter. Generalnie to jest mój korelometr, którego zadaniem jest, jakby patrzenie na moją bazę stereo. I to, co o nim musicie wiedzieć, to to, żeby nie był na minus. Jakby chodzi o to, żeby ta wasza y, baza stereo była, no, działało to jak, wszystko, jak trzeba, i żeby ta korelacja została zachowana, żeby ta baza stereo nie była rozerwana, jakaś podwracana w fazach i tak dalej, i tak dalej. Teraz spójrzcie tutaj na dole. Na ten właśnie korelometr, i spójrzcie, jakie są jego wskazania. I ja teraz specjalnie, celowo będę przeginał bagietę tutaj z tą bazą stereo. I słuchajcie dźwięku, i zobaczcie, co się zacznie dziać, jak zacznie na poniżej zera, w kierunku minus jeden, ten wasz, jakby miernik podążać, co się dzieje z dźwiękiem. A teraz. To już jest kompletny idiotyzm, to jest błąd, tak nie wolno, ręce za takie coś obcinam. Tu już widzicie jesteśmy na minusie. Cała wasza praca, cały wasz mix poszedł się ganiać, więc jedno, co ważne jest, nie absolutnie nie wolno przeginać z pluginami typu rozszerzenie bazy stereo. Delikatnie, 5%, 10% nie przeginać bagiety, bo będzie problem. Powiedzmy, że to jest 112 mi się podoba, i tak zostanie. Nawet może trochę mniej tutaj dam. Tak bym zostawił. Ostatni w tym pluginie patent i już przychodzę do kolejnego, to monofonizacja dołu. Widzicie? Jeden plugin, a ma tyle rzeczy związanych z. To, mówię, to już jest tak. Poza tym artystycznym, właściwie artystyczne, tu było tylko i wyłącznie te dwa filtry jeśli chodzi o taki wpływ na muzykę. A zobaczcie, ile tu jest takich aspektów technicznych, które tak naprawdę na pierwszy rzut yy, oka, ucha no nie są słyszalne, tak? A które no gdzieś tam robię w ramach yy, jakichś tam prawideł powiedzmy, yy, nie wiem, które jakby towarzyszą temu, że nie wiem, bas ma być zmonofonizowany, a boki mogą być szerzej, tak, tak, tak dalej. Tutaj mam yy, ten mój yy, monomaker i też suwaczkiem z dołu do góry sobie lecę. teraz mogę wam pokazać znowuż na przykład tego ADPTR. To jest ten mój właśnie obrazek stereofoniczny i teraz będę sobie leciał tym moim monofonicznym filtrem w górę i zobaczcie co się będzie działo z moim materiałem. No i mamy pełne mono. Kreska, nie ma nic. No i teraz też, gdzie ma yy, być, jakby gdzie się ma monofonizować ten dźwięk, no też zależy od kontentu, od tego, jak jest miks zrobiony, jak wy lubicie, jak wysłuchacie. Ja no, zawsze staram się do pewnego miejsca ten dół zmonofonizować, żeby gdzieś tam mi ten dół nie buczał, nie latał po kanałach, bo też jakby powoduje to problemy właśnie tutaj z tą korelacją fazową. Powiedzmy, że będzie to tak zrobione, jak w tym momencie. I już ten plugin zostawiam. Na razie, tutaj wszystko. Tu jeszcze ma jakieś inne ustawienia, ale ja wam pokazuję ten, na którym ja pracuję. Aha, jeszcze ma dwa bardzo fajne, bardzo, bardzo proste i bardzo wydajne DSR. -y. Tutaj ten blok i ten blok. Może się zdarzyć, na przykład, że macie świetnie yy, świetnie yy, zmiksowany numer, ale ktoś zapomniał zapiąć DSR na wokalu. I ten wokal wam strasznie syczy. Wtedy. Uruchamiacie sobie DSR w trybie Mono, w sensie w trybie tym właśnie MID, i szukacie wokalu i wycinacie na nim Eski, a reszta nagrania zostaje Wam nieruszona. Bardzo potężne narzędzie i nieraz, nie dwa zdarzyło mi się, że korzystałem z tych DSR-ów tutaj, właśnie z tego Brainworksa, bo mimo, że tu właściwie są tylko dwie gałeczki, nic więcej nie ma, to naprawdę ratuje to tyłek. Kolejny plugin będę pokazywał. Ten plugin to multipresor. Teraz, jeśli chodzi o y, multipresory, czyli kompresory pasmowe, y, to powiem wam szczerze, że tutaj nie ma kozaka. Naprawdę nie ma kozaka na tego typu y, narzędzia. I naprawdę tacy naj, najbardziej doświadczeni, najwięksi na świecie zawodnicy, y, tak w pełni, y, powiedziałbym, świadomie używają multipresorów. Ja. Bardzo długo się już uczę tych procesorów. Są piekielnie trudne i bardzo łatwo można tym y, rodzajem y, kompresji zniszczyć y, wasze nagranie. Jeden głupi ruch i wszystko wam się rozsypie. I teraz y, używam tej C4. Już kiedyś miałem C6, ale oczywiście Waves i ich update plan spowodował, że tej C6 nie mam. Mam C4. Na szczęście jeszcze mi działa. Ciekawe ile czasu jeszcze będzie mi działała. W każdym razie y, Myk z tą C4 jest taki, że jak już jakiś czas temu podpatrzyłem u pana Henrika Uda, jak miksował sobie y, album zespołu Architects, gdzie on też, tak się o tym wypadał w taki bardzo sposób, bym powiedział, ogólny, mówi tak, y, wchodzę w plugin, w, ple, w preset pana Dave'a Arona, biorę Aron C4 Mastering, y, lekko go pod siebie i zostawiam. I pan y, Henryk Ud zapina go już na samym początku miksu. Jeszcze nawet nie, nie wrzuci y, żadnego w ogóle, nie wiem, pluginu. Jeszcze nawet nie, nie posłucha traków, a już ten plugin działa mu na sumie. Ja ten plugin, y, czy plugin, ten preset y, tak kiedyś na próbę sobie włączyłem i bardzo mi się spodobało to, co on robi z dźwiękiem. Y, I jakby... To jak ja to rozumiem i jak ja do tego podchodzę. Generalnie nie robię tu jakichś hamów, jeśli chodzi o jakąś głęboką kompresję. Tutaj jakby mamy cztery pasma. Pierwsze z nich, drugie, trzecie i subharmoniczne. I teraz na samej górze. Ten tutaj kompresor pasmowy, yy, działający na samej górze, on tu, widzicie, trochę głębiej jest ustawiony. Jego, tu, jego tłumienie on reaguje na wszystkie eski, na wszystkie jakieś hajchety, na wszystkie jakieś nie, nie, niespodziewane, bardzo wysoko yy, grające, atakujące yy, dźwięki. I jego zadaniem jest yy, właśnie trochę tamowanie. Tych, takiego, takiego harszu, tego niepotrzebnego. Bardziej ma to tak usy, usy, usystematyzować, taki ma być konstant ten właśnie, ten, ten wysoki dźwięk. Nie ma to być takie, mówię, y, takich strzelających wszystkich rzeczy, jakby pilnuje. Kolejny, który tak naprawdę najmniej y, filtr, jakby kompresji jest ustawiony, no, właściwie niewiele działa. To jest taki filtr, który. no. Działa tak bardziej, bym powiedział, ogólnie, ale najmniej od niego wymagam. On gdzieś tam delikatnie kompresuje mi całość, ale on nie ma mi wprowadzać jakiejś nie wiadomo jakiej koloracji w mój sound. Kolejny, trzeci jest bardzo ważny, właściwie dla mnie ten jest ten najważniejszy w tym pluginie filtr, on robi mi porządek w okolicach między 60 Hz, a tam 250-300 Hz. Tutaj jest takie niefajne, nieprzyjemne błoto i najczęściej jest to najtrudniejszy obszar do zmiksowania w ogóle, jeśli chodzi o, o miksy, tym bardziej tak gęste miksy metalowe. Tu dudni bas, buczy bas, yy, dudni stopa, buczy stopa. Inaczej zachowują się stopy grane bardzo szybko, inaczej zachowują się stopy grane wolno, yy, też tutaj flory dudnią. Generalnie ten zakres jest to yy, najbardziej, mówię, problematyczna sprawa, bo mm, o ile ten, o ten sub często w metalu walczymy, żeby takie było potężne stąpnięciem, o tyle yy, tutaj ten zakres 60, tam nie wiem, 300, to jest zakres słyszalny właśnie na takich małych sprzętach typu pierdziawki, radyjka, yy, zestawy komputerowe 2 plus 1 itd., tak, 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 tak na czym ludzie najczęściej słuchają. Więc istotne jest, żeby to właśnie w tym paśmie ten nasz dół był najbardziej skuteczny, fajny, uporządkowany Nie tutaj na dole Tu na dole to już jest mówię, domena wskich subwooferów i takich Sprzętów, które są w stanie przenieść te najniższe częstotliwości Nie interesuje to, i ten plugin Świetnie, ten preset, ja tylko jakby Trochę wyrównałem, bo on był Pierwotnie bardziej Taki mówię, powyginany bym powiedział, takie głębsze były tutaj te, te, te zakresy Tu jest trochę bardziej flat to wszystko zrobione, teraz Wyłączę, że jest wyłączony, włączę go yy, ten, ten plugin. I posłuchajcie sobie, jak działa właśnie ta okolica między 60 Hz a 250-300. I ja teraz też, mówię, jeżeli na jakimś tam kiepskim sprzęcie tego słuchacie, to być może nawet nie usłyszycie różnicy. To są wszystko subtelności, to o czym ja mówię. A, jeszcze nie wspomniałem, ten ostatni yy, subbasowy tutaj, ten ten kompresor, jego zdaniem jest po prostu pilnowanie mi, że jak się nazbiera gdzieś tam w aranżu jakoś bardzo dużo takiego basowego kontentu, nie wiem, będzie aranż, gdzie są, nie wiem, flory napieprzają, bas coś tam gra, nazbiera się bardzo dużo yy, dołu, to ten ostatni filtr tego właśnie Pilnuję i mówię, to jest kwestia delikatnie, ja mówię, to jest ta metoda moich małych kroczków, ja nie walę na hama głęboko tej mojej całej tutaj mówię sytuacji. Kolejny kompresor, widzicie, jeden kompresor, drugi kompresor, ale mówię, ustawione są bardzo, że tak powiem, lekko, jeśli chodzi o głębokość kompresji. Z moi, w moim takim prywatnym rankingu kompresorów, emulacji kompresorów, moim ulubionym kompresorem Sumy jest ten właśnie, który teraz widzicie na ekranie i to jest y, wersja uładowa. Jest to SSL-G Boost Compressor. Ja ostatnio y, kupiłem ten natywny pakiet y, oryginalny firmy SSL i muszę przyznać, że ten uładowy jest zwyczajnie lepszy. Święcie, powiem przekonany, że sobie zęby ostrzyłem, bo kiedyś używałem y, Duende, który był takim też platformą DSP od SSL-a, yy, no, trochę lat minęło i chyba już te duende nie jest tak aktualne, jak rzeczy, które robi dzisiaj UAD i moim zdaniem jest to najlepsza emulacja, jaką miałem kiedykolwiek, miałem ich już kilka, uwielbiam yy, ten kompresor Sumy. Jego zadaniem jest jakby klejenie mi całego zespołu razem. To nie jest tak, że mówię, znowu jakaś będzie tu głęboka yy, kompresja, on ma mi skleić wszystko Yy, razem. Yy, I teraz co tu jest poustawiane? Yy, threshold i make-up, no to te, te dwie, yy, te dwa, yy, jakby parametry, no one polegają na tym, z jaką siłą wchodzi mi w kompresor sygnał. O niej opowiem na końcu. Tutaj są dalej bardzo istotne rzeczy. Po pierwsze, atak. No, atak, jakby to jest, jakby definiuje to, yy, ile czasu yy, ma. Sygnał, zanim kompresor go zaatakuje. No i oczywiście w tych bus-kompresorach, które są de facto jakby no zaprojektowane pod kątem klejenia, właśnie sumy miksów, no te czasy są zdefiniowane już z góry, i chodzi właśnie o to, że jakby te nastawy już są no gdzieś tam ustalone. Przez ludzi, którzy no, zęby na tym zjedli, i te nastawy z reguły, jakby działają z kontentem, z jakim my pracujemy. I tutaj jest to świetnie y, w SSL-u przygotowane. Tu mamy to podane w milisekundach. Y, najczęściej metalowcy ustawiają tutaj, z tego co widziałem, ten cza czas ataku na y, 30 milisekund, bo dzięki temu ich bębny są takie na maksa y, plaskate. Ja nie jestem fanem tego typu kompresji. Ja lubię, jak kompresor dość szybko atakuje mi na przykład werbel, bo w tym przypadku tutaj najbardziej o werbel będę walczył. I dlaczego tak robię? Bo chodzi mi o to, że w przypadku, w przypadku jak mamy jakiś taki, nie wiem, powiedzmy, mocny aranż, ten werbel, jak wali mi w ten kompresor, to. To, że ten kompresor go tutaj zdusi, powoduje, że od razu też głębiej dusi się suma miksu. Efektem czego jest, że te zduszenie miksu powoduje, tak jakby takie tąpnięcie w całym materiale. Taki trochę ducking się robi, bym to powiedział. Ten werbel jest bardziej wbijany w aranż. I. Efekt jest taki, 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 gdzieś taka pozorna yy, rzecz, że wrażenie jest, jakby ten perkusista mocniej bił werbel. Jakby z, z większą siłą ten werbel został uderzony fizycznie przez pana perkusistę. I mówię, w przypadku, gdzie mamy te właśnie 30 milisekund, no to ten werbel taki będzie bardziej płaskaty, Na pierwszy rzut ucha może być taki być bardziej atrakcyjny, bo wszystko będzie takie strzelające, trykające i, i takie, mówię, takie na twarzy, ale. Jak, tak na dłuższą sprawę, tak na dłuższą metę tego posłuchać, to, to tryganie no, mnie męczy i wolę ten impet, wolę to uderzenie z werbla. Powiem szczerze, że miałem nawet miksy, gdzie miałem nawet tutaj na y, te 3 milisekundy ustawiony atak, i, i też mi się podobało. I teraz wracam do tego, co mówiłem na samym, samym początku tego mojego pięknego streamu, czyli o tym, że dzisiaj y, master jest elementem miksu. No właśnie, jak ja wiem, że ja lubię na przykład, że chcę mieć werbel wbijany w aranż i zapnę na pewnym etapie mojego miksu tenże kompresor na sumie mojego miksu i on jest tak już z tym atakiem ustawiony, to siłą rzeczy w miksie miksując ten werbel już przeze mnie gdzieś tam jest traktowany w kontekście tej właśnie kompresji na sumie i jakby już miksując i słysząc, co ten kompresor mi z tym werblem robi na sumie, już ten werbel no, podaje z odpowiednią głośnością, on już ma odpowiedni transient. Wszystko, co się z tym werblem dzieje podczas miksu, już jest podyktowane tym, jak ten kompresor będzie się zachowywał. I w przypadku, gdybym robił coś na zewnątrz i nie używał na sumie tych moich właśnie tutaj zabawek, no to prawdopodobnie ten werbel ustawiłby mnie co inaczej. W jakiś taki bardziej bym powiedział y, sposób, y, no nie wiem, może bardziej defaultowy, y, y, sposób bardziej, y, który by się gdzieś tam kleił z materiałem y, na etapie y, już miksu, tak, ale w tym przypadku cały czas mam zapięty ten kompresor z tymi właśnie ustawieniami i już mówię na dzień dobry, ten werbel jest podawany na sumę z takimi a nie innymi parametrami, właśnie w kontekście tej tutaj obróbki dynamicznej. Dlatego mówię dzisiaj dużo ludzi miksuje, jakby i masteruje jednocześnie. Więc to jest parametr atak. Ja go ustawiam na 10 mS albo na 3, w zależności od kontentu, w tym przypadku jest 3, tak mi się spodobało. Parametr release. Parametr release powiem tak, jak nagrywam y, muzykę taką spokojniejszą, balladową, bardziej rockową, wolniejszą, jeśli chodzi o tempo numeru, to z reguły ustawiam na auto. Auto to jest taki parametr tutaj release w tym konkretnym pluginie w procesorze. Jakby plugin bada kontent, zawartość materiału, który w niego wchodzi i w zależności od tego, jakby jak ten materiał tam się takiego obwiednia przedstawia, dobiera automatyczne parametry release'u. Co za tym idzie, ten release nie jest stały. Tylko jest gdzieś tam zmienny i podąża za materiałem. I to się świetnie sprawdza właśnie w przypadku yy, takiego bardziej lightowego kontentu. W przypadku takiej sieczki, jak tutaj robię, list jest zawsze najkrótszy z możliwych. Chodzi o to, żeby ten biedny kompresor zdążył wrócić do stanu spoczynkowego. Jest to możliwe, a nie zawsze zdąży, w tym przypadku nie zdąża. Yy, żeby z tą kompresją mógł yy, sobie wrócić. Chodzi o to, że jakieś uderzenie. Kompresor atakuje yy, dany transient To po tym ataku Kompresor ma jak najszybciej wrócić do stanu Jakby sprzed uderzenia Żeby był gotowy na kolejne uderzenie Jakby tutaj Właściwie yy, Nie wiem 95% przypadków Zawsze miałem albo auto Albo yy, Tą jedyneczkę I to jest tak, że w przypadku metalu Zawsze u mnie właściwie chyba 100% Jest tak, że ten list jest jak najszybszy Potem mamy parametr ratio I teraz też To ratio jakby jest wynikiem tego Jak mi się udał mix Nie ma jakiejś takiej stałej wartości Że ja zawsze używam 4 Albo 2, oczywiście nigdy nie używam 10 Ratio 10 to już jest no, bardzo mocna Kompresja i tej, tego Ratio 10 używam raczej Gdy używam tego kompresora Gdzieś na nie wiem grupach równoległych Bębnów, żeby je zmiażdżyć Albo coś w tym stylu, ale nigdy na w sumie mojego miksu. Na sumie mojego miksu mówię, w zależności od kontentu, jeżeli mi się ładnie uda yy, na miksie opanować dynamikę, jeżeli materiał źródłowy jest na tyle y, już sam w sobie się fajnie klei do siebie dynamicznie, to z reguły ten ratio jest 2 do 1 i jedyne, co ma ten kompresor zrobić, to, mi, to, to ma mi skleić to wszystko razem. Jeżeli content jest bardziej zróżnicowany, jest więcej cichszych, więcej y, głośniejszych y, jakichś tam motywów, y, są jakieś niepokorne elementy miksu, mówię niepokorne, na przykład aranż jest taki, że jak wcześniej mówiłem, jest, nie wiem, jakaś gitara open i nagle wchodzi, nie wiem, na tomach jakiś taki aranż, gdzie są grane cały czas kotły, gdzie pod tymi kotłami cały czas idą dwie stopy, gdzie bas cały czas gra pustą strunę, jest no, bardzo dużo basu na przykład, no to siłą rzeczy taki content no, będzie bardziej wchodził w dany kompresor, bardziej będzie go stresował i no już mógłbym mieć tu jakby zbyt dużą tą rozpiętość niepożądaną wręcz w tym jakby, co chcę tutaj zrobić, a no zależy mi na tym, żeby no tą dynamikę gdzieś tam skontrolować. Więc w takich bardziej kłopotliwych, niepokornych bym powiedział dynamicznie miksach, ten ratio u mnie jest 4 do 1. W takich mówię, gdzie już na etapie grup i na etapie gdzieś tam podgrup sobie tą kompresję opanuje, jest to 2 do 1. No w tym przypadku było parę zaskoczek, więc jest to 4 do 1. I teraz najważniejszy parametr dla mnie tego kompresora znajduje się tutaj poniżej. Jest to filtr sine chain. Ten filtr sine chain, jego zadaniem jest odcięcie najniższych subharmonicznych i basowych częstotliwości po to, aby kompresor nie stresował się tymi częstotliwościami, żeby nie pompował. Bo może być tak, że macie zupełnie lajtowy aranż, nic się nie, pozornie nie dzieje, ale lecą dwie stopki, te stopki mają dużo dołu i wchodzą w ten kompresor, i ten kompresor, mimo że niewiele tak naprawdę sam w sobie robi, to strasznie ta gałka tutaj lata, dusi się, bo ten kontent basowy y, z tych stóp go zabija. I tym filtrem SyinChain właśnie niweluje ten efekt, podnosząc właśnie ten filtr do góry, do y, nie wiem plus minus w tym momencie, mam jakieś, nie wiem, strzelam teraz 90-100 herców Wszystko poniżej tej częstotliwości nie steruje kompresorem. On po prostu słucha wszystkiego, co jest powyżej te tego progu, który tutaj mu zadałem. Tyle jeśli chodzi o ten kompresor. No i mówię tutaj, yy, ten threshold i make-up gain, yy, no to zależy od tego, z jaką siłą w ten plugin sobie wchodzę. No teraz go włączę i zobaczymy, jak ta gałka tutaj, gałka. Wskazówka gain reduction się zachowuje. I teraz też bardzo ważna rzecz. Yy, choćbym nie wiem co robił. U mnie ta wskazówka nigdy nie dochodzi do czwóreczki. Chodzi, że tłumienie nigdy u mnie nie jest większe na sumie mojego miksu niż, niż, niż 4 dB. I tutaj widzimy, jest nie wiem, okolice dwóch plus minus. Mówię, jego zadaniem, po tym tutaj C4, jego zadaniem jest tak naprawdę sklejenie mi tego miksu Mimo, że tutaj, jakby te, te, ten gain reduction jest mówię, około 2 decybeli ten ratio jest tutaj większy. Czasami na przykład robię inaczej, że na przykład robię sobie ratio 2 do 1, a tym thresholdem zwiększam po prostu tutaj ten tutaj to tłumienie. Wszystko zależy od kontentu, wszystko zależy od tego nad czym pracuję i jak to robię. Teraz zobaczyłem, jakbym teraz odpuścił tego ataku. Werbel nagle się pojawił, jest go troszkę więcej, aczkolwiek yy, jest taki cienki. Nie ma takiego tąpnięcia w tym miksie. Zwróćcie uwagę na werbel. Wezmę specjalnie ten gain reduction, zwiększę, żeby ten efekt był bardziej słyszalny. Teraz wezmę zmianę na, 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 na yy, 10ms. Siłą rzeczy od razu mi tutaj. Wskazówka poszła, muszę to zrekompensować. Mówię, bardzo bym chciał, żebyście słyszeli, o czym ja mówię. Nie jestem pewny, czy niestety ta transmisja jest w stanie przekazać to, jak ja to słyszę tu u siebie, na, na moich monitorach, na moich słuchawkach. Uwierzcie mi, że no, jest różnica w tym właśnie tąpnięciu, jeśli chodzi o ten, że tutaj... Kompresor, jeszcze mogę Wam pokazać właśnie te, te zagadnienia z tym filtrem sign chain Jak teraz go wyłączę, jakby jest na zero, już jestem na minus 4. Z automatu od razu mi wskoczyła wskazówka na minus 4. Już, już czuję, że już mi się nie podoba. Już, już mam pewną degradację mojego miksu. Już to, co, na, czym, na, na czym pracowałem, już mi się mniej podoba po prostu. Teraz będę, nie ruszając żadnych parametrów mojego kompresora, będę ten sign chain podnosił. I już się zrobił bardziej witalnie, już tak się nie dusi, nie krztusi, jakoś tak się wszystko otwiera. Jest miło, jest sympatycznie. Zostawię tak, jak teraz jest. Kolejny plugin. To jest plugin z pakietu Stevena Slate'a. Tu nie możemy gadać, to jest w ogóle darmowy plugin. Jest to plugin, który robi po prostu lepiej. Jest to jakiś taki, nie wiem, rodzaj powiedzmy, nazwijmy to masteringowej, nie wiem, saturacji, czy nie wiem jak to na nazwać. Generalnie ten plugin y, ma dwie gałki. Górna gałka y, rozjaśnia brzmienie, a dolna dodaje trochę takiego tąpnięcia w dole. Plugin dla leniwych, przyznaję się, używam takich pluginów. Czasami, jak jest tak, że nie wiem, Mix ma za mało hypu. Wrzucam takie coś. Ten plugin w ogóle jest darmowy. Nie wiem, czy trzeba mieć do niego y, ILoka, czy nie. Aczkolwiek, nie wiem, przynajmniej był darmowy, bo teraz wszystko jest na subskrypcjach. Yy, I. Jest myk taki, że ten plugin po prostu robi mi takiego misia fajnego w dole i rozjaśnia mi nieco górę. Tą kołderkę jakby z góry mi wywala. Ja go wyłączę, nie wiem, mogę go sobie skopiować i tego drugiego nim pokręcę, żeby wam pokazać, co on właściwie robi. No myślę, że to jest jasne, co on robi. Rozjaśnia i pogrubia dół. To też nie jest jakaś masakra. Tutaj też nie zrobiłem jakiejś nie wiadomo jakiej miazgi z tego. Po prostu trochę więcej kolorku. Cały czas jest to ten etap artystyczny, jest to etap po prostu miksu. Tyle jeśli chodzi o ten plugin. Kolejny plugin. O nim można by sporo opowiedzieć. Inflator. Inflacja to jest taki proces, który ani nie jest kompresją, ani saturacją, ani cholera wie czym on jest. Generalnie gdzieś czytałem, że to jest tak, że jakby jak macie waszą sinusoidę. Ja się muszę tutaj przepiąć na kamerę, dawnoście mnie nie widzieli, czekajcie, o, przepnę się, o, dzień dobry, coraz tu jestem. Jak macie waszą sinusoidę i ten wasz sygnał dochodzi do, do tego szczytu, jakby do tego powiedzmy zera, tak, jest blisko tam tej głośności, tego progu, nie zera cyfrowego, tylko progu, który jest zadany przez tutaj program, to w miejscach, gdzie on już prawie się styka z tym sufitem, jaki tu macie w tym programie zadany, to plugin pogrubia te miejsca, które jakby schodzą się do... Waszego yy, audio, ja wam to mogę, ja już kiedyś nawet pokazywałem, jak macie ten próg i macie wasze audio, tak to on. O, do kamery przyłożę, może zobaczycie, nie wiem, widać tam coś, czekajcie. O, jest, nic nie widać. Zobaczcie, narysowałem, tak? Macie sinusoidę, na górze macie ten próg, i to co zaznaczyłem kółeczkami, tutaj to są miejsca, które plugin pogrubia. Tutaj, w tym miejscu. I nie wiem, czy mnie w ogóle rozumiecie, bo to co to tłumaczyć W każdym razie e, efektem tego jest pozorna głośność. Też wiele osób używa tego pluginu. Tu macie takiego opcja klipera. E, e, wyłącza po prostu ten, e, jakby. Znaczy, włącza tę opcję klipowania, i to pozwol, pozwala, jakby, e, pluginowi na to, że dźwięk przekracza cyfrowe zero No i też tutaj to coś mówili wcześniej, co to jest palenie. Yy, przetwornika. Palenie przetwornika to jest takie coś, że nie używamy limitera, tylko pozwalamy na to, że sygnał nieznacznie przekracza nam tutaj w naszym dawie cyfrowe zero. Oczywiście, gdy to robimy, to bardzo często podczas odsłuchu, podczas grywania tego materiału, słyszymy w głośnikach trzaski. Mamy tutaj yy, jest plugin, który się nazywa SPAN. Ja Wam go zaraz pokażę. Yy, voxengo Span o to jest analizer widma i on tutaj ma yy, True Peak Clippings, czyli właśnie klipowanie. On pokazuje yy, ile i gdzie yy, incydentów yy, jakby związanych z przekroczeniem zera cyfrowego. A, nie widzicie tego. Czekajcie, kurde efekt przejścia. O, teraz. Yy, Voxengo, tutaj ja wam ten plugin potem pokażę. On jest w ogóle darmowy, też go bardzo polecam. To jest w yy, chyba z najlepszych takich yy, analizatorów widma, jeśli w ogóle nie najlepszy. I w ogóle dodatkowo jest darmowy, więc w ogóle bardzo wam go polecam. Yy, tutaj mamy te incydenty związane właśnie z przekroczeniem yy, tego cyfrowego zera. I mówię, podczas yy, odsłuchu yy, podczas ods odsłuchu ten, yy, ten materiał wam strzelał. Ale jeżeli macie przyzwoity przetwornik, to po zgraniu, gdy włączycie to, co żeście zgrali, nawet z tymi trzaskami, okaże się, że na tym zgraniu tych trzasków nie ma. I chodzi o to, że niektóre przetworniki mają jakby zaimplementowany sprzętowy soft clipping. Jest to taki rodzaj yy, sprzętowego, jakby zabezpieczenia przed jakby przekroczeniem cyfrowego zera. I jakby przetwornik wprowadza taką sp swoją specyficzną saturację i kolorację do brzmienia, która no, oszukuje niejako yy, trochę jakby nasze uszy. I, no, I efektem tego jest to, że pozornie yy, wasz materiał jest głośny, a jednocześnie nie jest skompresowany. I często słyszałem o takich praktykach, że ktoś na przykład dany materiał w ten sposób przepuszczał przez swój przetwornik kilkakrotnie na przykład. I też jest takie coś, takie jakby Boże kochana, jak to powiedzieć. Jest tak taka właściwość tego przepuszczania, że te błędy spowodowane przekroczeniem cyfrowego zera w waszym przetworniku powodują, że materiał tak przepuszczany ilośćkrotnie staje się coraz bardziej jasny. Jest takie wrażenie, że jest jaśniej ogólnie. Ja powiem szczerze, to bardzo zależy, ale od dłuższego czasu już w ogóle przestałem się, zresztą jak większość kolegów po fachu, przestaliśmy się ścigać z głośnością, yy, przyzwoicie zrobiony miks sam z siebie, z tracków, z tego jakby jak on jest poukładany na etapie miksu. Już jest na tyle y, głośny sam w sobie, na tyle już ma ten średni RMS swój y, głośny i powiedzmy stabilny, jeśli chodzi o to, jakieś tam dynamiczne aspekty, że osiągnięcie limitu, nie wiem, minus 8 y, y, decybeli RMS-u no to już jest, to, to, to formalność jakby, a to już jest naprawdę wystarczająca yy, głośność yy, komercyjna i nie ma co tego bardziej grzać, więc mówię, coraz mniej używam limiterów, yy, jeżeli używam to jakichś kliperów, yy, jakichś levelerów w ten sposób, jakiejś saturacji dziwnej i właśnie ten plugin, który tu oglądacie, ten inflator jest takim powiedzmy rodzajem saturacji i koloru, dodatkowo w moim odczuciu on trochę z takich y, miksów ITB, no bo w komputerze to wszystko robimy, yy, tak trochę analogawia to wszystko, bym powiedział. No, tak w moim odczuciu. Trochę jakby ten, to brzmienie takie się staje trochę bardziej takim, nie wiem, powiedział, sprzętowe aniżeli pluginowe. Ale to jest może, może tylko i wyłącznie moje odczucie. Yy, ja lubię po prostu na sumie moje miksy czymś przybrudzić dodatkowo, yy, no żeby one nie były takie idealne, cyfrowe, czyściutkie, Lubię, jak tam jest jakiś taki element y, bałaganu w tych miksach, żeby one nie były zbyt takie właśnie cyfrowe, nawet jaka by to muzyka nie była. Y, nawet miksując hip-hop, czy nawet jakieś takie robiłem elektroniczne rzeczy, tam też brudziłem, ile się dało, żeby właśnie y, no, nie było tej takiej cyfrowej dokładności bym to powiedział. Ten plugin jakiś taki ma właśnie swój własny kolor, który mi się podoba, który to właśnie robi. Wyłączę i włączę. On tak jest ustawiony w tym momencie, że y, tu jest tego efektu 30%, jak widzicie, ale tu jest jakby curve, czyli y, taka krzywa, która y, rozjaśnia trochę. Im, im, Im bardziej w górę jedziemy, tym on jeszcze dodatkowo rozjaśnia, jakby materiał. Tutaj jest on podkręcony trochę głośnością. Tu na wejściu dość głośno w niego wszedłem. Tutaj trochę to zrekompensowałem. Generalnie jedyne, co usłyszycie, to jakby wzrost głośności, aczkolwiek to też jest kwestia, że. Oprócz tej głośności, on dodaje taką fajną poduchę do tego wszystkiego. I tyle on tutaj mi robi. Kolejny plugin. W końcu doszliśmy do klasycznego, normalnego equalizera, który mam zapięty na w sumie mojego miksu. I teraz, co tu zostało zrobione? Po pierwsze, ustawiona jest liniowa faza. Liniowa faza, jakby o co tu chodzi? Generalnie te korektory mają albo nie mają, w zależności od tego, jak sam są zrobione, liniową fazę, albo nie mają tej liniowej fazy. Niektóre są takie, że mają jedno i drugie w sobie. W przypadku, gdy nie mamy equalizera z liniową fazą, zachodzi takie zjawisko, że w miejscu odcięcia się tutaj filtru, na przykład w tym przypadku, im bardziej stromy jest ten mój filtr, wezmę brickwalla wrzucę, o, taka hamuwa, to w tym miejscu, akurat ten plugin tego nie pokazuje graficznie, niektóre pluginy pokazują to graficznie, w tym miejscu odcięcia filtru powstaje taka pewna koloracja na nadbudowanie tej częstotliwości dźwięku w miejscu odcięcia jest to oczywiście absolutnie niepożądane. Nie chcemy, aby nam coś tu się nadbudowywało. Coś tu, żeby nam buczało w tym miejscu. No bo nie na tym nam zależy. Nam zależy na tym, żeby odciąć tutaj w tym przypadku dół. I teraz liniowa faza zabezpiecza nas przed tym, że w miejscach odcięć filtrów nie dzieją nam się żadne dziwne rzeczy. Jakby głównie jest takie zadanie, chodzi znowu o te wszystkie fazowe sytuacje. I teraz yy, tutaj odcinam dół znowuż. Mimo, że go tam wcześniej też odcinałem, z tego względu, że no, te wszystkie efekty po drodze, no one też wprowadzają jakąś kolorację. A ja cały czas uparcie tego dołu poniżej 30 Hz nie chcę mieć. I nie wiem, czy powiem szczerze, tutaj któryś bardziej, który, któryś mniej tą kolorację dołu mi tutaj jakby zbudował, ale na pewno jest tego dołu więcej niż było tu na początku, przed zapodaniem tych wszystkich pluginów. Ja mam teraz. Pokażę, co tutaj weszło. Yy, mówię, jak nie macie dobrego sprzętu z dużym dołem, to możecie tego nie usłyszeć. Aczkolwiek, no, uwierzcie mi na słowo, że tutaj jest dół. To są te subharmoniczne, które mówię, one i tak nie będą słyszalne na większości sprzętów konsumenckich. Wywalam je, bo zaraz tutaj będą procesy, które będą miały na celu podniesienie ogólnej głośności tego nagrania i. Te subharmoniczne, które tutaj się nazbierały, one no, waliłyby mi w te moje, yy, mówię, pogrubiacze, pogłaśniacze i jakby no, działałyby one mniej efektywnie. Bardziej by się to wszystko zapychało, a nie mógłbym osiągnąć tej mojej docelowej, yy, docelowej głośności, jaką chcę osiągnąć. Tutaj mam zaraz zapięte dwa filtry. To znowu, one nie są jakoś ekstremalnie mocno zapięte. Tu mam jedną. Co to jest? Yy... 0,3 dB, a tu jest 0, no prawie 8 dB, tak? Są to szerokie filtry, zapięte globalnie. Widzicie, tutaj już, jakby na masteringu, takie filtry o to już za takie rzeczy się ręce obcina. Tak, absolutnie robić nie wolno i jakby absolutnie to już nie jest miejsce w, w waszej pracy, żeby na tym etapie miksu pozbywać się jakichś świszczących, gwizdzących, czy jeszcze, nie wiem, powiedzmy, dudniących częstotliwości. Jeżeli jesteście jeżeli Wy, nie wiem, macie dostęp do źródeł i macie takie coś, że ewidentnie słyszycie, że macie problemy z takimi pasmami, absolutnie trzeba wrócić do miksu. Jeżeli nie macie takiej możliwości, no trzeba walczyć, ale naprawdę trzeba się bić po łapach, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Oczywiście zawsze możecie spróbować skorzystać z tego equalizera w trybie mid side. Ten equalizer też ma tryb mid side. No ja akurat. Później miałem ten equalizer, więc do tamtego się bardziej przyzwyczaiłem i, jakby na tamtym, y, pracuję zawsze jakby y, w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o jakieś takie właśnie problemy związane z jakimiś takimi właśnie y, rzeczami, których nie potrafię naprawić. I tutaj mówię, to też są jakieś delikatne rzeczy. Tutaj nie wiem, obcięłem jakieś błoto na szerokim filtrze. Tutaj nie wiem, co obciąłem, powiem szczerze. Jakoś taka pudełkowość w gitarach, w werblu. Nie wiem. Generalnie to nie jest jakby yy, żaden duży hopsto Hopstos. Gdybym na upartego yy, tego nie użył, to pewnie świat by się nie skończył, tylko ten dół tutaj musiałem sobie obciąć. I byłoby tyle, jeśli chodzi o ten plugin. Więcej od niego tutaj nie chcę. Także widzicie, kolejny plugin i tak naprawdę główną jego funkcję jest obcięcie dołu. Metoda małych kroczków. Kolejny. Equalizer, to już jest taki bardziej nastawiony na mastering equalizer, ale też użyłem go znowu. Zobaczcie, on tu jest praktycznie wyłączony w całości, i tylko znowu jest jakiś tutaj, jest taki parametr R, on się nazywa, tak, czyli jakieś powietrze, i jest ten R podbity o 0,75 dB. Jest taki bardzo szeroki filtr, to jest tak naprawdę gdzieś, o, robi, to jest ta sama funkcja, którą robi mi ten tutaj plugin ten To się nazywa re, re, Revival. E, na jakimś etapie mixu, robienia czegoś, znowuż mi brakowało, już była kolderka. Prawdopodobnie porównywałem to z jakimś miksem tutaj yy, komercyjnym i stwierdziłem, że jednak tej góry cały czas mam za mało. Znowuż sobie tego, tego, dołu, tej, tej górki troszkę tutaj podbiłem na tym equalizerze. Mówię, to są subtelności, to nie jest jakiś taki hamski ruch, mychą, tylko to jest po prostu delikatnie, daję go sobie więcej. Prawdę że to teraz siedzę na słuchawkach i tego kompletnie nie słyszę, jak, jak to działa, więc wypełnię tym bardziej. Ale mówię, już też jestem głuchy, bo jestem stary i już y, mówię, to mi wynikało pewnie z jakichś tam moich y, wcześniejszych y, akcji. Kolejny plugin. To jest plugin, który y, jest bardzo w ogóle popularny nie tylko wśród metalowców, ale w ogóle. Jest to Leveler. Jest to taki y, plugin, którego zadaniem jest głównie podniesienie y, głośności waszego miksu. On ma dwa moduły, pierwszy z nich to jest kompresor, drugi to jest ten właśnie leveler O ile kompresor jest beznadziejny i w ogóle spalić Albo nie wiem, na zielono pomalować do jeziora, wrzucić, żeby ryby zjadły Ten leveler jest rewelacyjny To, no, nie mówię, nie, 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 nie każda firma Wszystko ma super, tutaj się nie popisał z tym kompresorem Tutaj leveler jest genialny I teraz ten blok tego levelera to jest Low punch i detail to są takie mm, dwa parametry, które służą do tego, że jak nie wiem, w trakcie waszego miksu, jakieś takie wasze, nie wiem. Dynamiczne procesy z jakiegoś powodu nie wiem, rozwaliły wam tąpnięcie w dole, albo zabiły wam werbel. To tymi dwoma parametrami możecie troszkę sobie to wrócić. One jakby wracają. Ten low punch daje takie walnięcie w dole, a ten detail jakby nie wiem, może wam wyciągnąć trochę bardziej werbel albo coś jakieś takie bardziej plaskate elementy waszego miksu. Oczywiście nie należy z tym przeginać, jest to taki trochę patent dla leniuszków. Warto takie rzeczy, o takie rzeczy zadbać już na miksie, jak widzicie tego low punch wziąłem tak o tyci tyci Chyba bardziej, żeby coś tu się wydarzyło, a ciut więcej dałem tego detaila Żeby troszkę ten jakby transient z tego werbla, który straciłem tym moim kompresorem, o którym mówiłem, że tutaj go trochę skasowałem tym yy, 10 milisekund Żeby troszkę go wrócić, yy, no żeby bardziej pacał, tak, żeby bardziej taki był plaskaty tu mamy główną gałkę gain, czyli jakby to jest właśnie do moje podniesienie głośności. No i na koniec mamy dynamic perception. To jest jakby taki parametr, który powoduje, że plugin jest bardziej dynamiczny. Co to znaczy? Wyobraźcie sobie, że macie yy, tak jak tutaj jakąś taką strukturę. Powiedzmy, że wasz plugin, yy, wasz plugin, wasz materiał tutaj jest głośniejszy, a tu jak widzicie jest ciutkę cichszy. Tak? Nie wiem, ja teraz to zasymuluję yy, przykładowo, że macie, o tak, ewidentnie będzie widać, tak? I teraz, jak zapniecie klasyczny limiter, to limiter tutaj będzie jechał, będzie to wszystko pogłaśniał, pogłaśniał, i w momencie, jak nagle wejdzie w niego coś ciszej, to ten limiter też to cichsze za wszelką cenę będzie się starał doprowadzić do takiego samego levelu jak to. Siłą rzeczy ta różnica dynamiki między tym motywem a tym motywem będzie niewielka albo żadna. I jakby będzie trzeba to automatyzować, tak? Mi zależy na tym, żeby. Plugin, którym jakby z... robię głośniej, no gdzieś tam robił głośniej, ale też troszeczkę podążał za tą, jakby moją dynamiką mojego utworu, żeby troszkę podążał za tą, jakby za tym klimatem. Jeżeli jest jakiś motyw cichszy, z jakiegoś powodu, nie wiem, jakiś delikatniejszy, jakiś, nie wiem, mostek, yy, gdzie tam, nie wiem, mniej jest artykulacji, mniej grania, no to żeby mniej mi to wszystko wyciągał. Jeżeli jest naprawdę rzeźnia, to chciałbym, żeby to było, no głośno, tak? I ten tutaj. Parametr Dynamic Perception, on właśnie, jego zadaniem jest niejako podążanie za tą właśnie dynamiką tego mojego utworu, i tak dobieranie tych parametrów, żeby to miało taki jakby kontekst dynamiczny, związany z tym, co ja tutaj robię. I ostatni tutaj ten, ten suwaczek, też jest bardzo ważny, to jest. O Jezu, internal, coś tam, coś tam. Preserve... Zapomniałem tego angielskiego słowa. W każdym razie to jest jakby taki parametr, który yy, tam się chwali, yy, slide tym para parametrem, że on jakby też patrzy look ahead, czyli patrzy na zaś w wasz materiał, analizuje audio i w zależności od tego, jak go tu sobie ustawicie, yy, jakby pracuje nad transientami. Jeżeli idzie, idziemy w hard, to yy, werble i stopy, nie wiem, powie, powiedzmy, że algorytm widzi stopę, więc Zostawi dół i odpowiednio ją saturuje, powiedzmy, gdzieś tam, w jakimś tam, nie wiem, wysokim środku. Jak widzi werbel, to odpowiednio go saturuje, jakby w jego górce, tak? Tam, gdzie werbel ma ten swój top. Jakby w górę, to jakby jest hard, czyli takie jakby wrażenie odsłuchowe jest takie, że werby są takie twardsze, takie bardziej są na twarzy, bardziej są, bym powiedział, sklipowane, z taką pewną saturacją, takim plaskiem. W opozycji, jak pójdziemy w smooth, to jest no, opozycja tego hard, czyli algorytm będzie się starał te wszystkie y, takie wystające, transientowe y, rzeczy tak bardziej wyrównać, bez saturacji, to będzie delikatniejsze, takie bardziej zwiewne. No, wiadomo, robimy metal, więc hebel w górę, tak. I włączę wam teraz ten plugin i będę zgłaśniał tutaj temat. Powiedzmy, że te nastawy mam ustawione z reguły. Ja je mam tak jak teraz mniej więcej, plus minus poustawiane przy takiej ostrej muzyce. Tu też nie ma za bardzo czym kręcić, nie ma co wymyślać. Będę teraz jechał w górę. Tutaj ja na tym tutaj mierniku, tu jest akurat to podane w RMS-ie. Jadę tak do okolic minus, nie wiem, 10, 9 w jakimś tam szczycie do minus 8 decybeli RMS. No i powiedzmy, że zbliżamy się po tych takich, powiedzmy, e, komercyjnych poziomów głośności. I tu jest jeszcze taki fajny guziczek, to jest nazywa się Constant Gain Monitoring. Jak go wcisnę... To bez względu na to, czy ten gain mam cicho czy głośno, w odsłuchu mam taką samą głośność. To jest po to, że jak sobie zgłaśniacie, no to oczywiście no jest głośniej, czyli no pozornie jest lepiej, prawda? Wszyscy się cieszą, że jest super. I ta głośność może Was oszukiwać i może maskować fakt, że już na pewnym etapie tego zgłaśniania Waszego tutaj, tego, tego całego materiału już pojawiają się jakieś no, nieciekawe artefakty związane z tą głośnością, coś trzeszczy, pierdzi, przesterowuje się, a Wy tego zwyczajnie nie słyszycie. I to, jest, to zostało zrobione po to, że jak to sobie włączę i z tego namiętnie korzystam i teraz, teraz będę sobie zgłaśniał. Jesteśmy tej samej głośności. No tu już widzicie, tu już popsułem na masakrę, tak? RMS minus 4, brawo, Metallica, Def Magnetic. Tak nie zostawię, tak? Gdybym to odpuścił, to by teraz pewnie wyrywało cewki z głośników. To jest po to, że właśnie z tym włączonym dobieram ten parametr głośności, tak, aby znaleźć ten taki sweet spot, gdzie jest możliwie najgłośniej, ale jeszcze nie mam degradacji mojego materiału, na którym pracuję. Powiedzmy, że tak mi się podoba. Wyłączam teraz ten constant gain monitoring, i to jest moja póki co docelowa głośność. Jak widzicie, już sam mix na tyle mi dobrze gra, że nic mi nie trzeszczy. A już jestem na minus 8 i coś decybela w rms To jest bardzo głośno już teraz, ale mam taką swoją tajną broń, można powiedzieć. Jest to ładowy, kolejny plugin, Tego już, temu już dziękujemy. Jest to plugin uładowy i jest to Precision Maximizer. Precision Maximizer z ułada dla mnie jest niemalże tym samym co inflator od Sonox. ale też w tym przypadku jest to. Mam to na platformie uład. W każdym razie dla mnie ten Precision Maximizer to jest taki inflator na sterydach. Tak na niego mówię. Jakby robi mniej więcej podobnie. Tylko że jest bardziej hamski, Jakby inflator, myślę, jest bardziej taki precyzyjny i można go bardziej ymm, de de delikatnie tam sobie jakoś tam tweakować. Tutaj to jest bardziej ordynarne w moim odczuciu, mimo że mamy napisane Precision, wcale to nie jest Precision. I używam go właśnie do jako taki mój Final. Yy, touch, jeśli chodzi o moją głośność. Na dobrą sprawę, już nie muszę, umówmy się, yy, jakoś specjalnie go tutaj nadużywać, ja go wyłączę. Zobaczmy jaka jest tutaj głośność na yy, Voxengo. Zobaczcie, tutaj już mam incydenty, że mi przeskakuje zero i Gdzieś tam one są. Czy ja je słyszę? Nie. Czy Wy je słyszycie, że Wam przeskakują gdzieś tam jakieś trzaski powyżej zera? Nie słyszycie. Mam pewność, że jak to zgram przez mój yy, przetwornik, to tego nie będzie w ogóle słychać. Będzie elegancko działało to pod zerem. Ale tutaj mam output i ten output ustawiam sobie na minus 0,1 dB. To jest mój jakiś może głupi nawyk, ale y, nauczy mnie też tego y, patentu św. Szymon Czech i to może też się wywodzi ze starych czasów, to może już jest dzisiaj nieaktualne. Ale myk polegał na tym, że niektóre y, sprzęty grające miały problem, jeżeli dostawały y, coś zgrane równo na zero. Tak samo y, niektóre tłocznie kiedyś krzyczały, jak dostawały coś y, równo na zero. Po prostu nie chcieli takiego materiału do tłoczni i... Zasadne było, gdzieś tam na ten minus, tam jakiś tam maluteńki, żeby nie było 0 tylko żeby było jakiś tam przecinek, no teraz wziąłem yy, 0,06 decybela poniżej zera, żeby gdzieś tam tutaj trochę to było jakby ściszone. Jednocześnie ten plugin robi dokładnie to, co robi mój, mój ten inflator, czyli znowu sprawia, że mam pozornie głośniejsze nagranie i to już nie ma jakiejś takiej totalnej reprezentacji, yy, jeśli chodzi o Tutaj RMS i -y, inne rzeczy, ale jest pozornie wszystko głośniej. Tutaj on ma jeszcze blok limitera. Nie jest on zbyt szczęśliwy ten limiter, ale powiem szczerze, że zdarzało się z niego korzystać. Tutaj jeszcze jest yy, bands, to jest to samo właśnie co ma inflator. On też ma tutaj split band. To jest dokładnie ta sama funkcja, ale powiem szczerze, że yy, jakoś nigdy mi to nie działało dobrze i, i tego nie używam. Jest ogólnie głośniej, ale jest więcej artefaktów. Ten sound, no nie wiem, nie podoba mi się. Używam tego w tym trybie i bez limitera po to, żeby ten mój dźwięk wchodził mi właśnie w mój przetwornik i troszkę ten mój przetwornik stresował, żeby go właśnie palił. To, o czym było wcześniej pytanie. Gdy tak zgram materiał, yy, mam pewność, że. Yy, oczywiście nie można tu przeginać, tak, ale mam pe pewność, że. Po przegraniu tego przez mój przetwornik tych trzasków absolutnie nie będzie, i też żadny analizator mi nie wykaże tych moich clippingów, bo już będzie to po przepuszczeniu przez przetwornik. Dobrze, wyłączę ten plugin i włączę, żebyście zobaczyli, jak on tutaj sobie elegancko działa. Teraz spójrzcie na True Peaks Clippings. Jak wyłączę ten plugin. A jest ciszej, nawet mogę zrobić tak, żeby żeby już nie było. Oddajmy słuszność sprawie. Ściszę troszkę ten gain, żeby tych klipów tu mniej wchodziło w niego. Teraz jest wyłączony ten yy, mój yy, układ Precision Maximizer. Spójrzcie na te tutaj yy, incydenty, które przekraczają moje cyfrowe zero. Trochę ich tu jest, co? Jak teraz włączę ten plugin. To pozornie jest głośniej. Ale tutaj te incydenty yy, klipowania mojego przewodnika będzie ich mniej. Zwróćcie na to uwagę. Jest mniejszy przyrost tych tutaj Klipów, tak? Teraz, no, doszliśmy do końca, mam już tutaj wszystko zrobione. Teraz na tym etapie miksu mogę sobie znowu włączyć ten mój plugin, którym sobie porównywałem te moje super referencje. Ja teraz tutaj wyzeruję wszystkie. Niech one grają z docelową głośnością, z jaką zostały nagrane, zmiksowane a nie z jakimś tam moim match, jeśli chodzi o te głośności. No i teraz porównajmy sobie po kolei yy, moje nagranie z tymi nagraniami właśnie zmasterowanymi. Będę też się tu przepinał między tymi wszystkimi blokami yy, dotyczącymi różnej jakby różnych mierników, tak? No to, jak widzicie, dałem ostro ciała. Mógłbym ten mix być bardziej dynamiczny, no bo to rzeczywiście jest mocno ta moja dynamika y, zjedzona. No ale też jakby chciałem Wam pokazać jakby jak y, tutaj te wszystkie rzeczy działają. Świetnym dla mnie, y, nie tylko dla mnie, jakby moją referencją od dawna jest właśnie y, zespół Gojira. Y, to jest chyba z płyty poprzedniej, nie tej, którą teraz mamy, tylko poprzedniej. No i tu na koniec możemy sobie jakby zadać ten nasz docelowy poziom głośności, jaki nam się tutaj podoba, jaki chcemy osiągnąć w naszym wspaniałym miksie. I na koniec mam tutaj tych piosenek ileś. I jeszcze dodatkowo na etapie tego mojego tutaj masteringu robię coś takiego jak automatykę zgrania master. Wchodzę w tryb automatyk w programie Logic i tutaj mam o, nacisnąłem. Tu mam jakby zero z automatu ustawione. I teraz badając to, jak wygląda mój content, najczęściej automatyzuję sobie tutaj tą gałkę gain w tym moim y, levelerze i ta gałka gain podąża mi na przykład. O, zobaczmy. Cyk. No teraz akurat głośność jakby pliku y, zautomatyzowałem, ale normalnie automatyzuję ten parametr właśnie y, gain i w ramach y, jakiegoś tam aranżu, tego się tu na nim zmienia, dzieje w obrębie około plus minus jednego decybela. O tu na przykład taka, takie miejsce jak to na przykład lubię sobie wycofać y, tym gainem, że wiadomo, że tutaj trochę zgaśnie, żeby tu był kolejny impet, jakieś uderzenie, żeby znowu było głośno, żeby było wrażenie, że ten miks pracuje. Tu znowu widzę, że mam jakiś już na oko, widzę, że mam jakiś y, motyw bardziej lajtowy, mam dużo rzadsze werble. Y, też ten motyw bym sobie wycofał. Sytuacje mogą się zdarzyć, na pewno nie raz mieście z tym styczność. Powiedzmy, że tu na przykład jakaś nam nasza gitara wygasa po nagraniu, i tam niestety najwięcej się pojawia różnych artefaktów związanych właśnie z yy, głośnością. Takie rzeczy się automatyzuje. Generalnie, jeżeli chcemy mieć fajny, fajny głośny yy, master, a tylko w jakimś tam miejscu, gdzie mamy wypuszczenie gitar. Yy, mamy problemy z jakimś tam nie wiem, pierdzeniem, trzeszczeniem yy, cyfrowymi jakimiś akcjami to po prostu tak jeszcze się automatyzuje głośnością żeby po prostu to nie stresowało limiterów, kliperów i innych narzędzi tak robię to ja jeśli chodzi o tutaj o, o sam program Logic gdy już mam to wszystko yy, zrobione yy, przygotowane, wyeksportowane wchodzę w program, który się nazywa HOFA są różne programy do składów płyt CD. Ja używam programu Hofa. Tu mam jakiś y, master jakiegoś zespołu, tu są piosenki, tu mam ich nazwy, tutaj mam y, nazwy, y, nazwy artystów, tu mam kody ISRC, które nanoszę i z tego tworzę płytę DDP, docelowo już dla tłoczni. Tak to wygląda. Przełączę się znowuż na siebie. Się nagadałem. Teraz zobaczmy, co że się tu napisali. Jedyneczkę ja w Jawałcie. Yy, jak pracujesz w MS, to korzystasz z Tribulinear Face. Wiesz co? Nie pamiętam, yy, Dymitro. Nie, że Dymitro? Wikol. Yy, nie jestem pewny. Wydaje mi się, że BrainWorks musi mieć takie coś. Ale powiem szczerze, że nie wczytywałem się tutaj jest manual nie wczytywałem się. Yy, jak y, jest to rozwiązane w tym przypadku, ale dam sobie paznokcie obciąć, że na pewno y, panowie z BrainWorks o to zadbali. Generalnie ten cały patent z MidSide to jest taki, jakby, mm, highlights, jeśli chodzi w ogóle o firmę BrainWorks. Większość ich produktów jest oparta właśnie na trybie MidSide. Są w tym ekspertami, więc zakładam, że jest to tam dobrze rozwiązane, wszystko. Eee, Dimitro. Czym jest lepsze używanie mid na maszynie niż na prawa tego na etapie miksu? Mówimy o sytuacji, którą masz, czyli masz dostęp do miksu. E, Dimitro, absolutnie, ja to mówiłem wcześniej. E, jak najbardziej, jeżeli masz dostęp do miksu, no to, to wchodzisz i robisz, jeżeli wiesz, czego szukasz oczywiście, bo czasami też jest tak, że jesteś jakby, masz to na sumie, słyszysz jakby już, gdzie jest problem, ale na dobrą sprawę nie do końca jesteś w stanie jakby zdiagnozować, y, gdzie Dany problem występuje, bo być może ten problem y, bierze się stąd, że nakładają się na siebie jakieś częstotliwości, nie wiem, basu i stopy i one razem powodują, y, po jakiejś tam, nie wiem, kompresji pasmowej, powodują y, jakiś problem, tak? Jak sobie wysolujesz daną stopę, myślisz sobie, nie no, jest fajnie. Y, wysolujesz sobie sam bas, jest fajnie. W czym problem? Puszczasz razem, nie działa. Więc y, czasami jest też tak troszkę, że jeżeli to jest jakiś mały ruch, na sumie miksu, który zajmie ci, nie wiem, dosłownie sekundę i masz sprawę załatwioną i nie burzy to jakoś bardzo twojego miksu, no to to jest też słuszna droga, tak? Nie ma co yy, w nieskończoność wracać do, do źródeł, bo szczerze powiedziawszy, no nie ukrywajmy, no... Chyba każdy z nas, to jest ambicjonalne dosyć zajęcie miksowanie i chyba każdy z nas yy, bardzo często wraca i, i bardzo często yy, gdzieś tam, yy, mówię, robiąc różne rzeczy, koniec końców cały czas szuka, doszukuje się jakichś tam mankamentów, a i tak potem mija pół roku, a człowiek taki miks włącza i myśli, kurde, ale kiepskie, zrobimy to dzisiaj lepiej. Ja tak przynajmniej mam. Ja nie wiem, chyba nie zrobiłem miksu, gdyby mi się tak podobał w 100%. Mam lepsze i gorsze momenty, ale żebym powiedział o sobie, że y, jakiś miks zrobiłem super, to tak chyba jeszcze nie mam. Chyba to jeszcze jest przede mną. Więc y, mówię, jeżeli to nie wymaga jakiejś dużej pracy, dużego nakładu pracy, to, to ja bym się nie, nie, nie szczypał i, i, i chyba, że jest to ewidentnie jakaś taka rzecz, która no, wymaga wrócenia do, do śladów. Ale to już mówię, to jest kwestia możliwości, czasu, pieniędzy i wszystkiego innego. Dobra. Eee. Najładniejsze, które są w 2,5 kHz. Pultekowa krzywa. Bardzo możliwe. Mas, pytam, bo przy tym bas shifcie werbelek może ucierpieć. Eee. Mówię, to, to jest też tak, że. Yee. Mówię, te pluginy zapięte na sumie są już elementem mojego miksu. To jest tak, że ja już w pewnym momencie mam to zapięte na sumie. To już pracuje. Więc ja jeszcze jestem. Bo teraz jestem w sesji masteringowej i macie tylko jednego batonga, ale. To, co tu mam na sumie zapięte w tym przypadku, ja też mam zapięte w mojej sesji, w której miksuję album. I mówię, na pewnym etapie to już jest masterowane. I jak ja kończę, w ogóle odchodzę od, od mojego miksu, to mniej więcej tyle samo pluginów mam zapięte, jak tutaj wam pokazałem, na moim miksie. Ja oczywiście to potem przy zgraniu wypinam wszystko w cholerę, zgrywam bez tych efektów yy, te moje yy, rzeczy. I dopiero potem, już mówię, pracuję na takim batongu y, stereofonicznym. To też może być głupie. Nigdy tego nie sprawdziłem i nigdy nie spotkałem mądrej osoby, która by mi powiedziała, że słuchaj, to jest bez sensu. Równie dobrze mógłbyś to wypluć bezpośrednio z sesji. Ja sobie uknąłem w głowie takie coś, że te wszystkie pluginy, te wszystkie procesory mają, y, że nie wszystkie mają właściwie, ale te, które mają, y, mają ten parametr Look Ahead i one patrzą na zaś w materiał i no, analizując to, co wchodzi. W plugin, w procesor, są w stanie reagować w taki, taki albo inny sposób. W przypadku, kiedy ja mam sesję, w której jest powiedzmy nie wiem, 130 traków i one są rutowane na szynę główną, to ja nie mam pewności, czy ten plugin działa tak samo efektywnie, jak w przypadku, gdy dostaje jeden baton stereo. Ja sobie uknułem, że no nie są, że jakby wolę zrobić tak. Już yy, pomijam jakby aspekty techniczne, że komputer mi lepiej działa, że wszystko jest bardziej stabilne i tak dalej. No to jednak wolę pracować na tym batonku stereo, bo też jakby ja widzę graficznie, patrząc na mój ekran, no też widzę jakby graficzną reprezentację tych moich wave'ów. Widzę, gdzie jest ciszej, gdzie jest głośniej. Mogę ten master sobie gdzieś tutaj jakby na tych już bobkach jakby tą automatykę całą zakładać, więc no jest wiele powodów, dlaczego ja to zgrywam. Aczkolwiek mówię, to jest tak, że w, w momencie miksu gdzieś tam to, co tu mam, już gdzieś tam jest zapięte, więc yy, to co zapytałeś, czy, czy ta krzywa tutaj nie robi mi nic z werblem? No nie robi mi nic z werblem, bo ja tą krzywą mam zapiętą już wcześniej i ten werbel już do tego jest wmiksowany, podmiksowany, więc to jedno z drugim jest, mówię, sprzężenie zwrotne, jedno z drugim po prostu sobie już razem gdzieś tam pracuje. Masz tu SLG-komp w Mixie, no masz, że też miałeś. Tak, to jest to, co mówiłem wcześniej. Ten cały chain już gdzieś tam migra. Może nie ma tam tych super pogrubiaczy, może nie ma tam tych super limitero, jakichś tam saturacji, typu właśnie ten precision maximizer, ale już te te, te rzeczy dynamiczne na pewno są. To już na pewno jest zapięte. Eee, dobra, dalej czytam: coś o multipressor w Logicu. Arkadiusz, cake Arkadiuszu, niestety logicowy multipresor jest bardzo zły, wręcz fatalny i absolutnie ci go nie polecam. Mówię to z pełną premedytacją, bo wcześniej, gdy nie miałem dostępu do takich bardziej mówię, zaawansowanych narzędzi, po pierwsze, jest trudny graficznie, jest mało logiczny, po drugie, no nie brzmi dobrze po prostu. Te, te tam zaimplementowane w niego algorytmy no nie są najszczęśliwsze, więc tutaj to jest stokowy plugin, akurat ten się nie udał. Jeżeli miałbym polecać z Logica jakieś stokowe rzeczy, to na pewno będą to pogłosy, no na pewno będą, będzie, będą to delaye i będzie to pokładowy kompresor, który ma tam wiele kolorów, który jest całkiem niezły. Ale te multipresory, te wszystkie limitery jakieś tam w Logiku nie są najlepsze, więc nie polecam. Yy, dobra, patrzę dalej. Jaką strategię masz przy ustawianiu attack release ratio przy multipresorach na sumie? No, Wikol, to jest, musiałbyś się tam wrócić troszkę w materiale. Nie mam żadnej strategii. To jest tak, że jestem na tyle, tak się przynajmniej czuję, cienki yy, w multipresorach, że polegam na jakimś Presecie, tak jak w tym przypadku. Yy, jeszcze raz Wam pokażę yy, ten desktop tutaj. O. Yy, polegam na jakimś tam presecie, który sobie gdzieś tam delikatnie twikuje pod siebie yy, i mówię, gdzieś tam wiem, co ja chcę zrobić. To też nie jest tak, że ja jestem kompletnym zerem i nie wiem, co ten tutaj procesor mi robi. No, Gdyby tak było, to go w ogóle nie używał. Ale to jest trochę tak, że yy, mówię, nie jestem inżynierem masteringu, takim skrzywi gości i te zadane tutaj na przykład wartości yy, w tych przedziałach. Na pewno wynikają z jakiegoś doświadczenia kogoś mądrzejszego ode mnie, który zęby zjadł na masteringu. To, że ta yy, kompresja jest w tym miejscu yy, z taką głębokością, a w tym z taką głębokością, też na pewno wynika z jakiegoś know-how. Ktoś przez ileś tam lat tych masteringów naciął w życiu i wyszło mu koniec końców, że tak jest dobrze. I mówię, to też nie jest tak, że ja mm, gdzieś tam sobie. Yy, Yy, tak, mówię, tak, tak tak ślepo patrzę na jakiś tam pre preset. To jest troszkę tak, że widziałem ten patent z tym C4 u mądrzejszych ode mnie ludzi, u ludzi, którzy zarabiają dużo większe pieniądze na, 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 na miksowaniu, nagrywaniu na zespołów, u ludzi, którzy miksują dużo większe nazwy niż ja na co dzień miksuję. I oni, mówię, wypowiadają się bez kozery dokładnie w ten sam sposób. Mówią, że wiesz co. Biorę sobie ten i ten preset i ten Aaron, tutaj C4, jest naprawdę bardzo często wybieranym presetem. Bardzo dużo ludzi, bardzo znanych go używa. To nie jest tak, że to u jednej osoby zobaczyłem. I wszyscy się wypierają w bardzo podobnym tonie o tymże narzędziu i tak konkretnie ustawionym. Więc mówię mniej więcej, bo ja też mam jakby multipresor, którego używam bardzo często. Jest to multipresor firmy FabFilter ale ja go używam bardziej, bardziej w miksie i jakby tutaj działam na nim w dość bardziej hardkorowy sposób, w bardziej taki, bym powiedział, czasami może mało logiczny, ale artystyczny sposób, tak? I jakby nie ma, nie ma wtedy takich konsekwencji to, co ja tutaj robię. Jak coś tam źle zrobię, to się poprawię, ale to nie wpływa mi na cały miks. A tutaj to już jest pewna odpowiedzialność, bo tuż już pracujemy na całym, kompletnym miksie i tuż naprawdę trzeba być kozakiem, żeby dokładnie wiedzieć, mieć dokładne wyobrażenie tego, co się tutaj nam wydarzy. I mówię, wiem mniej więcej, jakie jest zadanie każdego z tych pasm i dlaczego tak, a nie inaczej ta krzywa wygląda. Ale gdybym ja miał sam od zera do bohatera tak to ustawić i ręczyć za to, to czułbym się niekomfortowo. Wolę polegać na czymś doświadczeniu i dlatego... W tym przypadku, choć nie jestem presetowcem, to w tym przypadku to naprawdę działa. To jest świetne. Sprawdza się nie tylko mi, dlatego tak tego używam. Więc moja strategia jest taka. C4 i pan Aaron. Dobra, dalej. U mnie zawsze na sumie byt ratio 4 do 1, a tak zwany 1. Bardzo szybko masz tak ustawiony Adam. Bardzo podobny handel do Sessela, Bez tego mój werbel brzmi beznadziejnie. Aha. Wiesz co, Pff, nie wiem, no może mu troszkę odpuść tego ataku, może troszkę go zwolni, żeby miał siłę się przebić. Nie wiem. Eee, raz bo się zgubiłem, e, zgubiłem, zgubiłem. Eee, e, I oczywiście z wycięciem dołu i wskazówkami dobija maks do minus czterech. Okej, okay. słuchaj, że, ale sąsiedzi też słyszą, Paweł, dobra. Powiesz coś o masteringu wokalu. Tak, oczywiście Tasior, już mówię. Co mieć dongla do tych darmowych slajtów, chyba, że coś się zmieniło w ostatnim roku. Właśnie nie jestem Adrian, nie jestem pewny, czy nie jest tak, że bo teraz dużo jest pluginów na iloku w chmurze i wystarczy mieć konto po prostu na iLoku, nie trzeba mieć nie trzeba mieć fizycznie iLoka. No ja iLoka mam, właściwie mam ich kilka. Kilka mi już się połamało, no to jest beznadziejny. ten, ta sprawa z tym iLockiem, nawet nie chcę tego komentować. Nieważne. E co tam jeszcze mam? Jak to pogrubia głośność, wpływa na amplitudę, nie czaje. No, mówię, tutaj e pewnie pytasz o, o tego e Oxforda i o, o Precision Maximizer'a. Mówię, musiałbyś się zagrzebać już w tych PDF-ach, jak te Procesy tam są y, opisane, ale one są opisane w taki mało, bym powiedział, techniczny sposób Tak są bardzo ogólnie opisane I tak na dobrą sprawę niewiele wynika z tych opisów I to są bardziej domysły albo jakieś takie, nie wiem, moje gdzieś tam interpretacje tego, co tam jest napisane Odsyłam do PDF yy... Pogrubienie to odpowiednik soft clippingu? Nie Pogrubienie to pogrubienie. Mówię o pogrubieniu, chodzi mi bardziej o, o, o pogrubienie pasma, o bardziej o, o tym, co się dzieje w dole pasma. Jakby to mnie interesuje. A ten soft clipping to jest y, jakby sytuacja, gdzie przekraczamy cyfrowe zero i saturujemy niejako troszkę y, tym naszym przetwornikiem y, materiał. Dzięki czemu no, nie, kom, nie, nie, nie limiterujemy naszego materiału, a jakby zwiększamy jego głośność. Chodzi o to, żeby nie zabijać transjentu głównie w bębnach. Eee, czy dithering dajesz już w HOFA. Eee, z ditheringiem to jest tak, w ogóle, bo może nie wszyscy wiedzą, czym jest dithering. Dithering to jest e, na etapie masteringu wprowadzenia takiego e, cyfrowego szumu, który to szum ma nam, e, jego zadaniem jest maskowanie konwersji częstotliwości. I teraz myk polega na tym, że e, jakby to, ten parametr ditheringu yy, stricte yy, wiąże się z częstotliwością próbkowania Waszego materiału. Na przykład, gdy nagrywacie coś w 48 kHz, na przykład macie sesję, a nie wiem, płyta CD docelowo ma 44,1 kHz, no to trzeba jakby przy jakby już wypluciu wszystkiego yy, z programu do formatu docelowego, jakim jest ta płyta CD, yy, no trzeba tą częstotliwość zmienić na ten format właśnie płyty CD. I w momencie, kiedy przeprowadzacie konwersję z tego 48 kHz na 44,1 kHz, no, mogą się pojawiać niechciane jakieś takie fraktale związane właśnie z tą konwersją. I w tym momencie używamy właśnie tego ditheringu. Ten dithering to jest taki cyfrowy szum, który ma, jego zdaniem jest maskowanie tego, tych artefaktów związanych z, kompresją, z tą konwersją. To jest i tak bardzo ciche wszystko i... Jakby czy y, używam tu czy nie używam Jeżeli nagrywam w wyższych częstotliwościach To oczywiście używam, Logic ma taki moduł, ma go wbudowany y, W momencie jakby bouncea y, z Logica już to robię Nie robię tego w Hoffie, wiem, że Hoffa ma też y, tą możliwość Ja to robię tutaj y, u siebie w Logiku y, Jeżeli nagrywam tak jak w tym przypadku W y, 41kHz to literek nie jest mi niczego potrzebny, bo nie przeprowadzam żadnej konwersji tak naprawdę. Jedyne, co mi się zmienia, to mi się zmieni rozdzielczość bitowa z 24 bitów, w jakich nagrywam, do 16 bitów, jaką wymaga płyta CD. Ale tego literingu po prostu nie używam. Powiem szczerze, że nie wiem, 80% moich nagrań to jest 441 kHz. Mówię, nie nagrywam jakichś audiofilskich jazzowych rzeczy, żeby gdzieś tam te blaszki, tam te wszystkie były istotne. Tu jest ordynarny wpierdziel i no tutaj nie ma miejsca na jakieś subtelności. Więc yy, tak czysto pragmatycznie uznałem, że chcę zrobić po prostu dobry miks, a nie pałować się na tym, czy mam coś nagrane w 96K na przykład. W ogóle mi to nie imponuje. Przynajmniej mam więcej, na, więcej miejsca na dyskach, jak yy, pracuję w takich, mówię, docelowych już częstotliwościach. Patrzymy dalej. A bounce'ujesz, czy nagrywasz na osobny track, jeżeli bounce i nie ma zewnętrznych urządzeń, to offline czy lin-time ma to znaczenie? To jest jedno z najważniejszych pytań, i gdybym o tym nie powiedział dzisiaj, to bym był pałą. Tak, generalnie w przypadku tego, co tu robię, w przypadku tego no powiedzmy soft clippingu, gdzie widzieliście, że tu mi się przestarowywało to wszystko, w sensie miałem te incydenty, incydenty ponad zero. Ja jestem wręcz zobligowany do tego, żeby to przegrać analogowo. Czyli nie robić bounce, bo bounce odbędzie się w domenie cyfrowej. Wszystko doda mi się 0 do 1. Nie będę miał tego efektu, który daje mi mój przetwornik. Żeby mój przetwornik mógł yy, ten sprzętowy soft, soft clipping mi zastosować, to muszę to w niego wpuścić. I dzieje się to po prostu online. Najczęściej robię to w bardzo prosty sposób. Ja mam krosownicę. Wypuszczam to zwykłymi kablami z krosownicy, takimi. Nie wiem, czy mnie widzicie w ogóle cholera. O, widzicie, i po prostu na, na stałe, bez żadnych urządzeń, to sobie gdzieś tam y, rutuję i przepuszczam. I teraz, oczywiście, znajdziesz jakiś purysta, który powie: Jak to masz wszystko y, in the box, i na samym końcu wypuszczasz to przez przetwornik i z postaci cyfrowej idzie to w postać analogową i potem wpuszczasz to znowu w przetwornik z powrotem, bo jest ta pętelka i znowu zmieniasz to z postaci analogowej na cyfrową. No właśnie, bo w momencie kiedy ja to wpuszczam z powrotem, to zachodzi ta konwersja. Właśnie w tym momencie działa soft clipping, właśnie w tym momencie mój przetwornik nie pozwala na cyfrowe przesterowanie i na tym polega idea tego Motywu. Oczywiście są też klipery, yy, które są, yy, dzieją się jakby na, m, w domenie cyfrowej. Są takie pluginy, które po prostu emulują ten efekt i są kliperami stricte cyfrowymi. Taki bardzo znany jest Kazrock, yy, Nie powiem dokładnie jak się nazywa. Jest to kliper, który ma jakby zadanie yy, robić to w domenie cyfrowej. Także tak, dobre pytanie, Tom. Przepuszczam to. To się musi zgrać przez mój przetwornik, a nie jest to bounsowane. Absolutnie nie. Bansujemy. Jak ktoś trzeba klientowi wysłać w 5 minut, wtedy robimy sobie bounce, bo to jeszcze nie jest docelowy master. Ale jak już robimy ten docelowy master, to jest to bezapelacyjnie e, zgrywane przez przetwornik online, jakby leci sobie cały materiał. Dobra, dalej. E, miksów się nie kończy, miks się porzuca. Świetne, super materiał. Idę zebrać moje serce sesję i jeszcze mam naukę. Czy uzgadniasz z zespołem przed masterem, jak to ma brzmieć? Czy robisz to na swój gust? Jeśli zespołowi kompletnie się nie podoba, jak wszystko robisz od nowa, jak chcą? Dimitro, wiesz co? To jest trochę tak bardziej... Yy, mówię, jak ja daję komuś mój taki raw mix, to yy, on już jest w pewnym sensie z tym moim, jak wcześniej już kilkakrotnie wspominałem, z tym moim chainem, nazwijmy to, yy, masterowym. I w pewnym sensie... Już Jakiś określony charakter tego wszystkiego jest. Nawet jeżeli to nie jest tak, że mam już docelową głośność, że te pasma jeszcze może nie są aż tak zgrabnie poukładane, nie ma jeszcze wszystko, nie jest gdzieś tam na swoim miejscu, to mimo wszystko jest tak, że ten charakter tego wszystkiego już jakiś jest. I Jak ja na tym etapie to wysyłam klientowi i on z tego słucha, to do momentu, gdy już jesteśmy na etapie yy, tego docelowego masteru. Ten charakter cały czas jakby jest, on pozostaje, on zresztą w ogóle wynika z samego nagrania, bo to, co tu zrobiłem, no to to cały czas bazujemy na tym, co tu zostało zrobione. Ja nie zmieniłem jakby o 180 stopni tego, co tu jakby się zadziało u źródła. Yy... I to jest, moje, to jest tak, że raczej mi się, jak już mam, powiedzmy, klepnięty ten, mas, ten mix, tak, czyli ten najgorszy moment dla każdego, który nagrywa, y, klepnięcie przez zespół, mamy zamknięty mix. To jest ten najtrudniejszy, najbardziej y, żmudny proces, żeby do niego doprowadzić. Jak to mamy, to już jesteśmy jedną nogą, że tak powiem, w domu, tak? Y, master jest jakby taką pewną konsekwencją dalszy tego wszystkiego, więc raczej mi się nie zdarzyło, żeby było tak, że ja komuś wysłałem master i ten master y, był odrzucony. Oczywiście były tam jakieś yy, oczywiście yy, rozmowy, yy, zmiany, bardziej się one tyczyły kwestii, wiesz, bo mi trochę w aucie Dudni. Albo wiesz, mi trochę w yy, aucie mam zabało tego dołu. A wiesz, a też miałem oczywiście sytuacje takie zabawne, że yy, miałem zwrotko zespołu nie mam, nie mam basu, nie, nie mamy basu. Cały zespół nie ma basu. Ja już ten bas ten, tam wszystkim co tam mam, już go kolanem dopycham, nie ma basu. Chłopaki, na czym wy tego słuchacie? Na laptopie. Także takie rzeczy też miałem, że po, nie wiem, dwóch tygodniach walki z jakimś materią okazywało się, że no, ludzie słuchali tego na nieadekwatnym sprzęcie, więc jakby różne rzeczy się dzieją. Ale w takim normalnym ujęciu, jeżeli ja miksowałem, ja masterowałem, to już no, zespół na tyle jest jakby przyzwyczajony do tego brzmienia, że już raczej jakichś takich dużych zmian nie ma. Są to ewentualnie jakieś małe podcięcia. Najczęściej jest to y, akcja pod tytułem słuchaj, bo ja mam w domu takie małe głośniczki komputerowe i tamta stopka jest mniej y, skuteczna niż u Ciebie w studiu, bo u Ciebie jest ten subwoofer. I ja wtedy, to jest mój częsty błąd, akurat się przyznaję, y, z tego, że miksuję z subwooferem, no tej stopy, to, 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 jakby cały ciężar mojego miksu ogólnie jest trochę niżej. Bo tak mi tu ładnie brzuszek smaruje, jest mi bardzo miło i tu jest sympatycznie, a potem się okazuje, że na takim malutkim sprzęcie nie zawsze ten jakby taki spektakularny dół, który ja tutaj mam w studiu, się przenosi, więc. Czasami jest tak, że właśnie w takich poprawkach najczęściej są to takie okolice, teraz tak strzelam od 100 do 150 Hz i w tym zakresie szukam jakichś skutecznych pasm, żeby taką właśnie stopkę zrobić bardziej skuteczną, żeby grała bardziej skutecznie na małych pierdziawkach. Więc to są takie akcje. W przypadku, kiedy master jest z zewnątrz, w sensie pliki są z zewnątrz, ja tylko masteruję. Jest trochę gorzej i to jest loteria, powiem szczerze. I tutaj nie ma reguły. Też jest trochę tak, że jest pewne wyobrażenie artystów o ich materiale i oni też oczywiście na jakimś tam etapie sami sobie próbują to podmasterowywać, zgłaśniać właśnie tymi wszystkimi kombajnami, do, że to się dzieje właśnie samo. I no, to wyobrażenie czasami mija się z moim wyobrażeniem, ale też jest troszkę tak, że ja, no też. Jestem zobligowany do tych aspektów technicznych, o których mówiłem, czyli do tej monofonizacji niektórych pasm, do tego, gdzie jakie pasma, w, w jaki sposób mają być y, poukładane. Mówię czasami to jest troszkę tak, że ten artyzm y, no jest troszkę y, stawiany nad takie techniczne aspekty, gdzie ja proszę, bije, rwę sobie resztki włosów z głowy. No, tutaj artyści no, różnie z tym jest. Jedni bardziej słuchają, drudzy mniej słuchają i mówię, to jest bardziej kwestia, y, gdzie tam się pośrodku spotkamy z tymi właśnie naszymi masteringami. Mówię najczęściej jest y, tak u mniej doświadczonych y, artystów, że po prostu robi się im to bardzo głośno, najgłośniej, prasuje się na masakrę, wyciska się ostatnie soki, wtedy jest najlepiej. Nawet jest taka y, zasada wśród y, realizatorów, którą słyszałem, że. Robi się trzy masteringi. Jeden robi się dobry, takim na którym się siedzi się pracuje, a dwa się robi takie, żeby były. I wysyła się trzy na zasadzie, przecież zrobiłem trzy masteringi, nie? No to któryś musi wam się spodobać. I powiem szczerze, że wiele razy miałem sytuację, gdzie ten mastering, na którym najmniej pracowałem, który był najbardziej ordynarny, który mi się najmniej podobał, który był po prostu zrobiony jako taki, że ten wiadomo, że odpadnie, bo napracowałem się naprawdę nad innym, to ludzie wybierają ten beznadziejny. Nie, nie ma tu jej zasady, to jest loteria. Więc yy, tutaj to, to, to już jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Tyle o masteringu. Yy, powinno śpić coś na takim dystansie. Okta przywiezie, bimberek. No właśnie, kawa mi się skończyła. Widzisz, że już tam resztki, ale dzięki, że mnie dbasz. Dzięki, Mateusz. Yy, świetny materiał, to super, że dzielisz się swoją wiedzą, doświadczeniem. Dziękuję za... Nie, powiem, materiał, który no, znalazłeś dzięki, wielkie dzięki. Jedyneczka Bishop, ale też z tego bąsu tam, czy nagrywasz na kolejny track. Yy, nagrywam na kolejny track. Tom, widzę że tutaj bardzo ten aspekt Cię interesuje. Yy, nie bąsuję real time, bo to mi akurat no, w moim programie to tak nie zadziała. Tylko tutaj już pokazuję. Aby nie było tutaj jakby żadnych jakby wątpliwości, tylko pod spodem tworzę sobie kolejny track, audio i to z reguły u mnie się nazywa Final Master. Uzbrajam go oczywiście, i to, co tu się dzieje, wysyłam tutaj nie na stereo out, tylko na jakąś po prostu na krosownicy, na, na jakieś tam kanały. Tutaj uzbrajam in. Stereo, jakieś tam kanały z moich dostępnych skrosownicy to jest pospinane i naciskam po prostu rekord. I też od razu później widzę w ogóle, jeżeli wystąpią, mają wystąpić jakieś problemy z amplitudą, z głośnością, gdzie są jakieś motywy, gdzie jest, nie wiem, dużo głośniej na przykład, to zobaczę to. Po zgraniu, jak mi się to zgra, jak się to nagra, to będę to widział. Wiadomo, że to będzie jednym wielkim kwadratem, ale na powiększeniu będę widział, gdzie są ewentualne problemy, będzie to widoczne. Więc yy, tak to wygląda, yy, jeśli chodzi o tutaj te, 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 te na, nagrywanie. Ok, e, Puffy, no. Yy, na pracę nasz się bardzo dobry album Weekend. Tak, yy, generalnie, słuchajcie, bardzo Wam polecam Weekend.

Metal! Najfajniej no jak coś się robi i człowiek się tym jara. A w przypadku Weekend zadziałało właściwie wszystko. Chłopaki są zajebiści, świetnie nam się pracowało, materiał jest zajebisty, jest bardzo zróżnicowany, będzie świetny album. Słuchajcie, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Yy, mam nadzieję, że już teraz przypadkiem tego nie skasuję. Niestety nie potrafię chyba zrobić, żeby feed, który tutaj jest, te wszystkie komentarze i moje odnoszenie się do nich gdzieś się zachowywał, gdzieś mi to ginie. Mówię, y, jestem słaby, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy związane z YouTube'em i, i tymi wszystkimi streamami, ale mam nadzieję, że jakoś tam, nie wiem, ktoś tam się połapie w tym wszystkim. E, idę spać. Idę spać. Bardzo Wam dziękuję. I jeszcze raz, pamiętacie, weekend. Będzie fajnie. W Na następnym odcinku, nie wiem, wymyślimy coś innego. No.